Szczęść Boże. Proszę Państwa, Częstochowski Klucz Pobudki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie dwóch znamienitych osób, mianowicie Grześka Brauna i pana Krzysztofa Karonia. Temat dzisiejszego spotkania i dyskusji, czy tam zaczynu dyskusji, jest taki trochę zawadiacki. Eurokołchoz zaorany, co dalej? Miejmy nadzieję, że będzie to przyczynek do tego, żeby najpierw nasi mili goście ze sobą wymienili swoje zdania, natomiast liczymy później bardzo na pytania z waszej strony. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże, dobry wieczór. O, kryptoreklama, tak. Zapraszam. Kłaniamy się Państwu. Szczęść Boże, dobry wieczór. Patrzę na zegarek, 6 już minęła. Przed Państwem mój gość znakomity dzisiejszego wieczora. Usłyszycie Państwo i zobaczycie Krzysztofa Karonia. Stereo i w kolorze. Zacznę od takiego wyjaśnienia, że my z panem Krzysztofem nie zdążyliśmy jeszcze zjeść beczki soli i nie zdążyliśmy się jeszcze nagadać i w związku z tym do tej rozmowy przystąpimy z wzajemną ciekawością. Ale już trochę knuliśmy. Zdążyliśmy uknąć na boku, no ile uknuliśmy? 1,5 kawy, prawda? To nie jest wiele. A wcześniej poznaliśmy się na Marszu Niepodległości. Tam po raz pierwszy uścisnęliśmy sobie dłonie w gronie znakomitym 100 tysięcy faszystów maszerujących ulicami Warszawy, więc jak faszysta z faszystą możemy porozmawiać dzisiejszego wieczora i ja bardzo chciałbym, żeby to był pański wieczór, panie Krzysztofie. I w związku z tym zacznę od zgłoszenia takiego zapotrzebowania w imieniu publiczności, która chciałaby usłyszeć coś o panu. Coś o panu, bo pan jest już od dłuższego czasu znany, lubiany i poważany jako, cóż, dekonstruktor współczesnych projektów wieży Babel. Pan, i to jest tytuł dzisiejszego naszego spotkania, Eurokołchoz zaorany, w moim pojęciu to pan zaorał Eurokołchoz, to pan się po nim przejechał, przeszli wzdłuż i chociaż samo to przedsięwzięcie, jego kształt polityczny jeszcze zdaje się całkiem żywotne, no ale już z całą pewnością po wysłuchaniu pańskich na ten temat wykładów nie stanowi żadnej zagadki. To już nie jest problem intelektualny Unia Europejska i inne w naszych czasach kulminujące konwulsje projektów rewolucyjnych. Do tego przejdziemy. Ja wiem, że pan tutaj ma ze sobą takie sążniste exposé. Zaraz poproszę o jego zaprezentowanie. Ale zacznijmy jednak od Krzysztofa Karonia jako Polaka, człowieka, dużego człowieka. Tego może w telewizji nie widać. Pan jest spory, tak? I ja nie jestem drobny z postury, ale właśnie pan jest spory, jeśli tego telewizja nie przekazuje wiernie. A skąd pan się wziął właściwie? Wiem, że z Tomaszowa Mazowieckiego. Ja urodziłem się w Tomaszowie Mazowieckim. Do średniej szkoły pojechałem do Warszawy i tam już zostałem, ale rodzinę mam w Tomaszowie i Tomaszów mnie w jakimś sensie no, utrzymuje, pozwala mi działać. Utrzymuje materialnie, czy utrzymuje w pionie? Pod każdym względem. Jak się ma rodzinę, to zawsze, nawet bez względu na to, co się dzieje, to i tak wiadomo, że jest z kim pogadać. Natomiast oczywiście również, no bo wie pan, ja jestem amatorem.
Ja od kilku lat jestem, mówiąc brutalnie, pasożytem. I pasożytuję na dobrej woli mojej rodziny, która doszła do wniosku, że przez jakiś czas pomoże mi, żebym mógł dokończyć to, co jest do zrobienia. A ja już mam niewiele do zrobienia, wbrew pozorom. A co jest do zrobienia? Nie tyle napisać, bo ona już jest w zasadzie napisana, ale zrobić ramy czegoś, co ja nazywam programem wiedzy społecznej, a czego podstawą absolutną jest historia marksizmu, jako tej ideologii, która dominuje od kilkudziesięciu lat w świecie białego człowieka. Już nie tylko białego. Tak, to prawda. No, o zgrozo. Tak, z tym, że światy kolorowe w dalszym ciągu są infekowane przez białego człowieka. Tak jest, a Francja tutaj się wylęgła. No na przykład to, co się w tej chwili dzieje w Afryce. Afryka jest już, można powiedzieć, znacznie bardziej postępowa od nas, ale jest to zasługa, no, w bardzo wielkim uproszczeniu, stacji satelitarnych, które ogłupiają tych ludzi z Ameryki, między innymi. To nie ma sensu tutaj wchodzić w te szczegóły. I pan chce dać ludzkości, ludożerty, jak to się mówi, chce pan dać taką jedną książkę swojego życia, w której pan to wszystko odgłupi i odkłamie. Nie wszystko, wie pan. Ja chcę zrobić taki, tak jak powiedziałem, takie ramy, które, mam nadzieję, młodzi ludzie, którzy dadzą się zainfekować tematem, podejmą i będą wypełniać szczegółami. Ponieważ ten świat, w którym żyjemy, ten absurd, który my traktujemy już jako normę, jest tak on z jednej strony jest nieprawdopodobnie prymitywny i ja za chwilę spróbuję wyjaśnić, dlaczego on jest tak bardzo prymitywny i taki prosty, ale po to, żeby on mógł skutecznie nas zaorywać, to do niego została dobudowana nieprawdopodobnie skomplikowana nadbudowa. I rozplątanie, i ona ma niestety jeden skutek, że ona nawet stosunkowo dobrze wykształconych ludzi, a być może przede wszystkim im lepiej wykształconych ludzi, tak myślę, tym łatwiej. Jak już z tytułem profesorskim, to nie daj Boże. To ta książka, którą pan zamyśla, może tu nie pomóc, chyba że będzie ciężka dostatecznie. Tak, z tym, że wie pan, ja również czasami psioczę i to bardzo czasami ostro na środowisko akademickie, ale tutaj byłbym trochę ostrożny z tym przeoczeniem na tytuły profesorskie, dlatego że wie pan, że są profesorowie bardzo różnego lotu i nie ma powodu jechać po samym tytule czy po samej koncepcji. No jednak oni chodzą odbierać te tytuły do Belwederu. No przecież tak. Powinni się sami nawzajem zabić śmiechem, prawda? Uczestnicząc w tym tak. Rytuale. Niech pan wytłumaczy jakiemu profesorowi, że Polska Akademia Nauk jako kołchoz dla profesorów z ojcem założycielem Józefem Stalinem, że powinna być zlikwidowana. Nawet nie będę im próbował. A. Nawet nie będę im próbował, bo będzie to strata czasu. No, też tak uważam. W związku z tym trzeba, widzi pan, bardzo łatwo jest, i ja nie ukrywam, że do tej pory w większości też się muszę na tym koncentrować, dlatego że na razie jest to ten etap, kiedy ja próbuję wyjaśnić pewien mechanizm, opisać pewne zjawisko. Z tym, że oczywiście bardzo zgrubnie. Proszę pana, chociażby dlatego, że podstawowa literatura dotycząca przedmiotu w Polsce nie jest dostępna, a jeśli jest dostępna, to jest pofałszowana. W tłumaczeniach jest pofałszowana. No, podam przykład. No, nieładnie tak powiedzieć, ale dobra, powiem. Większość z Państwa albo zna, albo przynajmniej powinna słyszeć o książce Zygmunta Freuda Kultura jako źródło cierpień. Prawda? Słyszeliśmy, że jest taki tytuł.
ale kto z nas miał tę książkę w ręku? Freud, sam Marx, Lenin, to są już przecież ludzie, po których się nie sięga. Marcin Luther, któż czytał Marcina Lutra? Tylko ksiądz profesor Tadeusz Gus. I dlatego profesor Gus powiedział w pewnym momencie, on opowiadał w jakiejś sytuacji, że jak został zaproszony na spotkanie jakiś teologów protestantów. To on był najbieglejszym lutrystą. Ale on ze śmiechem opowiadał, że on dostał od nich największe brawa, jakie w życiu dostał. Ale, jako pierwszy, który się przekopał, prawda? Ale wracając do tego Freuda, którego też się nie czyta, bo się nie czyta, to książka, która ma tytuł polski, w tłumaczeniu polskim, Kultura jako źródło cierpień, w oryginale ma tytuł Das Unbehagen in der Kultur, czyli powiedzmy poczucie obcości albo poczucie dyskomfortu w kulturze. Więc... Nasza wersja lepsza. I problem polega na tym, że ponieważ ludzi odzwyczajono od czytania książek, w związku, i nie czytają nie tylko studenci, ale ich wykładowcy też, bo w tej chwili wykładowcy na uczelniach to są studenci sprzed powiedzmy 10-15 lat, w związku z tym oni też tego nie czytali. Oni słyszeli o jakiejś opowieści od swoich, ale jaki jest efekt? Efekt jest taki, że w powszechnej świadomości zaczyna funkcjonować wyobrażenie, że jakoby Freud napisał książkę, której tytuł brzmi Kultura jako źródło cierpień. A to jest po prostu absolutne fałszerstwo. Ponieważ sens tej książki jest dokładnie odwrotny. Zaznaczam, z pełnym krytycyzmem do ograniczoności psychoanalizy i tak dalej. A czy ja dobrze rozumiem, że pan chce zachęcić młodych ludzi, bo już postawmy kreskę na profesorach, chce pan ich zachęcić do czytania Freuda w oryginale? Proszę pana. Jeśli mam być szczery, to... Bo tu wie pan, łatwo jest udzielać rad takich, że to... No, niby mówimy, że... Ale może jednakowo nie do końca. Otóż, przepraszam, w tym szacownym miejscu, albo rybka, albo pipka. Jak się chce przeprowadzić pewien, czy rozpocząć przynajmniej pewien proces, to ludzie muszą zacząć czytać. Z jakiego powodu? Otóż ja jestem głęboko przekonany, że w tej chwili, no nie będę sobie kadził, bo ja staram się to robić. Na miarę moich możliwości, bo właśnie dlatego liczę, że przyjdą młodzi ludzie, którzy zaczną te poszczególne temaciki rozpracowywać. Ale nie ma możliwości w tej chwili przedstawienia na przykład początkującym studentom podstawowych, fundamentalnych tekstów z rzetelnym komentarzem. Ponieważ uczelnie w tej chwili są w stanie oferować wyłącznie komentarz zideologizowany. Można wszędzie znaleźć apologię marksizmu, ale niech pan spróbuje skrytykować marksizm. No dobrze, ale w tej sytuacji, kiedy pan mówi o tym, że ludzie muszą zacząć czytać. Mnie się przypomina taka diagnoza Józefa Mackiewicza. Ignorancja mas rośnie wraz z upowszechnieniem czytelnictwa. Ja miałbym do pana ogromną prośbę. Bo tutaj zaznaczam, ja jestem w takich sytuacjach, no wyjdę na, albo na bufona, albo tam nie wiadomo na kogo. Proszę pana, mnie kompletnie nie interesuje, kto co powiedział. Okay, kompletnie dobrze. Mnie nie interesuje. Skupmy dlatego, się. Że, przepraszam, wczoraj chyba na YouTubie słuchałem rozmowy w Radio Wnet z panem Bosakiem i on opowiada o tym, że zadał sobie trud i przejrzał wszystkich 9 wersji tłumaczenia ostatniego wystąpienia Franciszka I. I on mówi o tym, że jedynie wszystkie pozostałe są w sensie merytorycznym identyczne, i jedynie polska wersja, a tego tłumaczenia nie robił pierwszy lepszy, jest ordynarnie sfałszowana. No, to bardzo ciekawe.
To jest audycja, która jest do obejrzenia w każdej chwili. Radio Wnet to puściło. Myślę, że, związku... jednak powinien pan sięgnąć po ten, ten tekst, który tutaj u pana stóp leży, żeby nie przeciągać tej chwili oczekiwania. I wyłgam się tylko od odpowiedzi na pierwsze pytanie, bo pan zadał czyli pytanie, na pytanie o, kim ja jestem. O pana, tak. Ja do tego wrócę jeszcze, ja panu tak nie odpuszczę. Nie, ale ja mam wrażenie, że pan mi nie opowie, do jakich szkół pan chodził. Ale oczywiście, że teraz nie opowiem. Oczywiście nie ma tutaj żadnych tajemnic. Natomiast istotne... Przynależność organizacyjna? Nie należy do żadnych organizacji. Istotne jest tylko to... Kręgi ezoteryczne, wtajemniczenia, mafie, służby, loże. Proszę pana, proszę wybierać, nie ma żadnego problemu, mogę się przyznać do wszystkiego. Będziemy mieli problem odfajkowany i już będziemy mogli normalnie rozmawiać na temat. Ja pytam, no bo wie pan, zdarzało mi się szereg razy wygłaszać takie wezwanie, taką opinię, no, że Polacy mają prawo wiedzieć, kto do nich przemawia. Mówiłem zambony, katedry uniwersyteckiej, okienka telewizyjnego. No więc, ponieważ pan już został takim misiem z okienka, prawda? Wujkiem dobra rada od zaorywania eurokołchozu, w związku z tym w naturalny sposób takie oczekiwanie się pojawia. Któż to taki? Proszę pana, nie mam... Niech pan się zdekonspiruje. Istotnie, teraz nie, niedługo tak, ale teraz nie, za wcześnie. Z jakiego powodu? Jest tylko jeden powód. Przy czym główny ja wyjaśniam. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to odpowiadam z pełną odpowiedzialnością. Nie mam żadnego wykształcenia formalnego, które by mnie upoważniało do wypowiadania... Ale co, przedszkola pana wyrzucili? Nie. Proszę dosłuchać do końca. Nie mam żadnego formalnego wykształcenia, które upoważniałoby mnie do publicznego wypowiadania się na tematy, na które się wypowiadam. I to mamy jak w banku. W związku z tym, jeśli ktoś będzie chciał się wspierać, sprawdzać na przykład moją wiarygodność na podstawie ilości tytułów przed nazwiskiem, to od razu odpowiadam, niech sobie da spokój, niech się zajmie czym innym. Albo rozmawiamy na temat, rozumiem, nie rozmawiamy w ogóle. A jak już przebrniemy przez tą pierwszą, to znaczy zostanę tam odpowiednio gdzieś tam przepędzony i tak dalej, to wtedy oczywiście z wielką przyjemnością, ponieważ mam dość, jakby to powiedzieć, dość pogmatwane wykształcenie. Ale wykształcenie, w rubryce wykształcenie pogmatwane. Pogmatwane, tak. Natomiast... Jeszcze raz tutaj wskazuję, tak. Bo to jest naprawdę dobry moment. Proszę pana. Bo, zamieniam się w słuch. Tak. Niebezpieczne. Ja przyniosłem ze sobą takie kartki, wie pan, dlatego, że ja mam... Uspokajam państwa, razem trzy, z czego odczytanych będą dwie i pół. Skąd te kartki się wzięły? Wiele osób robi mi słuszny, ja zaznaczam, że ja gadam albo rozwlekle, albo się tam zastanawiam, gubię wątek, wchodzę w dygresję. Pan tam w poczekalni nawet ordynarnego słowa użył. I tak, i to jest, to są zarzuty słuszne. Ja rzeczywiście, jak zaczynamy jakiś temat, to możemy jechać do rana. Funkcja mnemotechniczna porządkująca. Więc pomyślałem sobie, że spiszę sobie i odczytam taką informację, która na tym spotkaniu, szczególnie na tym spotkaniu, jest rzeczą absolutnie fundamentalną. Dlatego, że to jest związane z pewnym zamachem, który ja szykuję na pana, na pańskie środowisko, na całą tę salę i tak dalej. Strzeżcie się państwo. Ja was chcę trochę wyprostować. A to po to, proszę pana, a w zasadzie nie po to, bo cel będzie dlatego, że bardzo mi się nie podoba to, że wasz zasięg społeczny, zasięg waszego społecznego oddziaływania jest mały. Towarzyszu, mówcie za siebie. Ja nie używam pluralis majestaticus. To znaczy, chodzi o to, kogo mam na myśli, mówiąc was? Tak. To znaczy, mówię Grzegorz Braun i Pobudka. Dobrze, to się przyznaję. To proszę, to z pokorą słucham wobec tego.
czym, zaznaczam, ja z wieloma rzeczami, które i Pan mówi, ale no przede wszystkim Pan, bo Pobudka rzadko się wypowiada, bo ma swoją personifikację, więc wypowiada się pańskimi ustami, ale powiedzmy, ja z wieloma pańskimi poglądami się po prostu nie zgadzam. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. No, proszę Pana, w takie worki to można wrzucić, w co się chce. O, czyżby. Zapewniam Pana, ale to do tego dojdziemy. Ja powiedziałem to... Worki, słyszeliście Państwo? Tutaj nasza zacna szachownica pobudkowa, to worki są. No. Ja to powiedziałem... No daj Boże zdrowie. Ja uprzedzałem Pana. Słucham z pokorą. Ja się bardzo Pan lubię, Krzysztof mnie uprzedził, to jest ja prawda. Ja się bardzo lubię kłócić i uprzedziłem Pana Brauna wcześniej, że ja się bardzo lubię kłócić, tylko że ja się nie obrażam i liczę na to, że... I vice versa. No, więc nie będę tego robił, co Panu zapowiadałem, że najpierw będę Panu przez minutę kadził, a potem będę już... To sobie darujmy, tak. Przechodzimy do inwektyw od razu. Otóż może nie tyle inwektywa, ile konstatacja pewna. Konstatacje naprostowujące. Naprostowujące. Otóż, bez względu na to, w jakich punktach ja się z Wami, z Panem zgadzam, a nie ukrywam, że wiążę ogromne nadzieje z Waszym środowiskiem. No wreszcie. O ile się udaje wyprostować. To główny problem widzę w tym, że Wy mówicie do siebie. To znaczy, że używacie tak przede wszystkim Pana. A Pan na myśli syndrom przekonywania przekonanych. Tak, tylko że trzeba odróżnić rzeczy, jakby pewne zakresy, bo to jest tak, że z jednej strony, i tu już nie będę Panu kadził, bo Pan doskonale wie, ponieważ sam Pan to robił, to Pan wie, jaką wagę ma film, który Pan zrobił. Wie Pan. Spokojnie. Rozumiem, że to jest życzliwa recenzja. Tak. To jest film, który już dzisiaj powinien być obowiązkowy we wszystkich szkołach. Jak to? W jakim trybie obowiązkowy? W trybie działania tego ministerstwa, które ja bym zlikwidował. Nie, bardzo Pana proszę. Niech Pan nie mówi mi o rzeczach nieprzyjemnych. Ja teraz mówię o pewnym... Ja mówię o tym, co być powinno. Tak, uwaga. To ja Pan łapię za słowo i mówię, że właśnie nie powinno tak być w Polsce, żeby po naciśnięciu jakiegoś guzika w centralnym urzędzie wszystkim dzieciom sączyła ta sama betoniarka do głowy i serca te same treści, prawda? Całkowicie. Czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie. Kołłątajowsko-stalinowskie, rozwiązujemy. Całkowicie się Pan myli. O, w której sprawie? Tak, dlatego że Pan... Pan jest zwolennikiem tej betoniarki. No, jak Pan zasuwa betoniarką, to ja oczywiście muszę się zjeżyć. Po co Pan coś takiego mówi? Ja Panu to wyjaśnię. Przechodzimy do Pana nie, esencji. Nie tak łatwo. Bo tu na trzech stronach jest samo gęste, nie, proszę Pani. Nie czytałem, ale tak nie uprzedzono. Nie tak łatwo. Jak już Pan wywołał temat, to ja muszę odpowiedzieć. Wycofuję się z betoniarki. Proszę Pana, jest czym innym system, który jest nastawiony na pranie mózgu, a czym innym system, który dostarcza wszystkim członkom społeczeństwa pewną wiedzę, która nie jest uprofilowana ideologicznie. Pewną wiedzę o rzeczywistości. I to jest Kościół katolicki, po mojemu. Nie, proszę Pana. Dlatego, że Kościół katolicki jest od spraw wiary, od Boga. Natomiast od szkolnictwa zawodowego Kościół katolicki nie jest. Jak to? No to niech mi Pan kto uczył Polaków? To niech mi Pan pokaże takiego księdza. Młyny, wiatraki stawiać? O czym Pan mówi? To niech mi Pan pokaże teraz takiego księdza, który... ich zaorali. Niech mi Pan da skończyć. Niech mi Pan pokaże takie kadry kościelne. Niech mi Pan da... Oczywiście ich nie pokażę. Niech mi Pan da skończyć zdanie.
Niech mi Pan pokaże takich księży w odpowiedniej liczbie, którzy potrafią rozwiązać równanie Schrödingera. No to o czym rozmawiamy? No rozmawiamy o fikcji. Otóż po to, żeby we współczesnym świecie wysokich technologii, w cywilizacji opartej na wysokich technologiach, musi istnieć system, ja nie przesądzam w tej chwili o jego strukturze, ale musi istnieć taki system, który jest w stanie dawać każdemu człowiekowi, który tego potrzebuje, podstawową, wiarygodną, sprawdzoną informację. I tego Kościół już od dawna ani nie robi, ani nie powinien robić, bo były takie czasy, kiedy jego rola w historii kultury była inna, a w tej chwili ta rola jest zupełnie inna. I o tym... Tu protokół rozbieżności, proszę Państwa. Ja nie odpowiadam półgodzinną tyradą, tak, na te miałkie zarzuty, które tutaj usłyszałem, tylko odnotowuję, że tu mamy fundamentalny spór. Spór jest fundamentalny, znacznie będzie go łatwiej rozwiązać, jeśli wrócimy do tego przykładu z równaniem Schrödingera. A teraz przejdźmy do... Tajemnicze trzy karty. Tak. Wracam do tego zarzutu, który sformułowałem wcześniej. Otóż w tym środowisku, w którym w tej chwili się znajduję, z czego się bardzo cieszę, mogę przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że o pewnych rzeczach Państwu po pierwsze w ogóle nie muszę mówić, a w każdym bądź razie o pewnych rzeczach nie muszę Państwa przekonywać. Oklaski, proszę Państwa. Problem polega na tym, zaznaczam, mój problem, bo ja tutaj przyszedłem ze swoim problemem, nie po to, żeby próbować was przekabacać, po to, żebyście wy się, że tak powiem, zmienili. Ja przychodzę tutaj z pewnym swoim problemem i zastanawiam się, czy istnieje możliwość jakiegoś współdziałania. A mój polega na tym i jest bardzo prosty. Otóż w tej chwili jesteście zdecydowaną mniejszością. W związku z tym w skali społecznej wasze oddziaływanie jest ograniczone. I moim celem i moim problemem, taki sobie założyłem, nie jest przekonywanie was co do pewnych zasad, ale zgromadzenie takiej wiedzy, która pozwoli na odoranie tej znacznie większej i już kompletnie ogłupionej części społeczeństwa. Tej części, która jest zaorywana przez różne krytyki polityczne, TVN-y, przez cały... Nie róbmy tutaj reklamy gwiazdom śmierci. A dlaczego? Gwiazdom i planetoidom. Ja rozumiem, meteorem. No ale to palnąłem, trudno poszło. Proszę nie wycinać. To się wytnie, to się wydlika. Proszę nie wycinać. Ordynarne szyldy to się wydlika. Ja panu powiedziałem, że jakie jest moje największe marzenie. No, proszę głośno to powiedzieć. To jest zwierzenie, proszę państwa. Moim marzeniem jest to, że wreszcie zostanę zaproszony na publiczną dyskusję do krytyki politycznej i na wydziały uniwersyteckie, które są wydziałami ściśle marksistowskimi. Znaczy, pan Krzysztof po prostu ma taki sen złoty o nawracaniu ludożerców, prawda, na wegetarianizm. Proszę pana, i tu robię ci błąd, dlatego że najwidoczniej nie odróżnia pan kadr, które zostały specjalnie wyhodowane po to, żeby trzymać za mordę społeczeństwo, ludożerców zawodowych. Od społeczeństwa, które już w kolejnym pokoleniu jest zaorywane. I to, że to społeczeństwo, nawet po tej drugiej stronie, nie zostało jeszcze zaorane tak totalnie, to ja uważam... Też się temu dziwię. No ale z tego się trzeba cieszyć i trzeba to docenić.
bo to oznacza, że ta kultura, która już w zasadzie można powiedzieć jest zaorana, ale że ona jednak jeszcze gdzieś tam jakimiś przeciekami przez pęknięte ściany sączy się i tych ludzi, z tych ludzi robi jeszcze ludzi. Kościół katolicki. Niech pan przeczyta, bo mnie zżera ciekawość, Dobrze. Bo ja naprawdę, proszę państwa, nie czytałem i naprawdę myśmy tutaj nie pisali scenariusza tego spotkania. Jeśli państwo go dopiszecie, zadając pytania, co mam nadzieję będzie możliwe za jakiś czas. Ja postaram się zrobić, jest to około 15 punktów, postaram się to przeczytać. Rzeczywiście to będzie takie szybkie, bo jak zacznę to komentować, to nie wyjdziemy do rana. I w mniej więcej 15 punktach przedstawię państwu tę historię, którą z całym szacunkiem dla tej sali, ale której nikt z państwa nie zna na pamięć. A to jest absolutny warunek jakichkolwiek działań, ponieważ cała nasza rzeczywistość, wszystko co nas otacza, łącznie z powietrzem, jest od kilkudziesięciu lat przesycone ideą marksistowską, marksizmem. My żyjemy, mimo tych wszystkich bełkotów na temat jakichś transformacji ustrojowych i tak dalej, my żyjemy w coraz bardziej zamykającej, coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości, która jest rzeczywistością skonstruowaną według modelu marksistowskiego. Problem polega na tym, że dla zdecydowanej większości Polaków marksizm kojarzy się ze Związkiem Radzieckim i z Karolem Marksem. A to są archaizmy już zupełnie nieaktualne, jeżeli chodzi w szczegółach. Natomiast ta idea rozkwita, ona oczywiście musiała doprowadzić na skraj tej katastrofy, przed którą się znajdujemy, ale z charakteru tej katastrofy nikt sobie nie zdaje sprawy. I po to, żeby móc podjąć takie działania i żeby przede wszystkim wydostać się z tego syndromu oblężonej twierdzy, to trzeba zrozumieć, nie tylko stwierdzić, że to, co nas otacza, jest złe, ale trzeba zrozumieć, na czym polega to, że to jest złe i teraz powiem najgorszą rzecz, ale muszę to powiedzieć, ponieważ tak jak tutaj siedzimy na tej sali, jesteśmy dokładnie tak samo rozjechani przez marksizm. I mogą mi państwo teraz nie wierzyć, ale ja przedtem wspominałem panu Grzegorzowi o tym, co mi to uświadomiło. Otóż ja przeżyłem, a nie jestem już takim chłopaczkiem naiwnym. Mimo wszystko ja kilka miesięcy temu, pół roku temu w gruncie rzeczy, ja opublikowałem w internecie pojęcia podstawowe. I były reakcje publiczności. Pomijam tutaj reakcje typu, wie pan, ten cały śmietnik internetowy, ale do mnie piszą ludzie, których ja uważam za ludzi, że tak powiem, z mojej bajki i okazuje się, że nikomu nie jestem w stanie wytłumaczyć, na czym polega kradzież. Od kiedy w kodeksie karnym mamy kategorię ważnego interesu społecznego, nie ma już kradzieży. Ponieważ władza może przeprowadzić ekspropriację pod dowolnym pretekstem. Nie. No tak, ale nie, właśnie to jest zbyt... Czytamy. Dobra. Czytamy. Jadę. Uwaga. Jadę z tym koksem. Proszę rozliczać, pana Krzysztofa. 15 punktów ma być. Proszę liczyć na palcach trzech dłoni. Marksizm jest ideologią władzy. Z eksperymentów utopijnego socjalizmu ludzie pracujący mogli uciec. Dlatego ponosiły one klęskę. Genialnym odkryciem Marksa było to, żeby uniemożliwić zmuszanym do pracy ludziom ucieczkę z tego systemu. I to jest podstawa idei internacjonalizmu. Ponieważ nie można uciec z takiego systemu, który nie ma granic.
można uciec tylko wtedy, kiedy jest granica. Ponieważ system lewicowy musi doprowadzić do ekonomicznej katastrofy i do społecznego buntu, jedynym środkiem utrzymania władzy przez komunistów jest terror. Stworzenie systemu terroru jest łatwiejsze w drodze rewolucji. Materiałem rewolucji, mówię w tej chwili o pierwszym marksizmie klasycznym, tym XIX-wiecznym. Materiałem rewolucji miał być ciemny, zrozpaczony proletariat, nie mający innej metody wyzwolenia z nędzy niż rewolucja terrorystyczna. Kradzież, grabież, mordowanie. Jednak pod wpływem, i to zaznaczam, z jednej strony protestantyzmu, ale z drugiej strony katolicyzmu, i to przede wszystkim katolicyzmu, proletariat, który był całkowicie nowym zjawiskiem w historii ludzkości, który nie miał żadnej swojej historii, żadnej przeszłości kulturowej, ten proletariat opanował etos pracy. I wtedy pierwszy marksizm poniósł klęskę. W 1870 roku, i teraz wyjaśnię Państwu, na czym polegał fenomen katolicyzmu XIX-wiecznego. I to będzie pod Pańskim adresem. Z tym, że sympatycznie. Ja to wszystko biorę do siebie. W 1870 roku w protestanckich Niemczech powstała pierwsza na świecie katolicka partia polityczna, nazywała się Centrum. To była poprzedniczka dzisiejszej CDU, z tym, że CDU po II wojnie się sprotestantyzowało. Natomiast wtedy, w początkach, była to partia katolicka. W tym samym 870 roku rozpoczął się w Niemczech Kulturkampf, czyli programowe zwalczanie katolicyzmu. Zaznaczam, z niemieckiego punktu widzenia bardzo racjonalne, bo tam chodziło o utrzymanie jedności. No, nieważne. W 1870 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze trwała pierwsza międzynarodówka, powstała niewielka partia katolicka w protestanckich Niemczech i w ciągu 10 lat ta partia stała się największą partią w Reichstagu. Największą partią w Reichstagu. Zdystansowała wszystkie inne, liberalne, już nie mówię o czerwonych, bo czerwonych partii wtedy jeszcze nie było. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że w XIX wieku w Niemczech katolicy pod wpływem ruchu, którego współtwórcą był taki kardynał von Ketteler, coś słyszę. Przepraszam. To bardzo ciekawe. Mamy tutaj odsłuch jakiejś audycji. Dobra, proszę, będę Państwa mówił głośniej, to zagłuszy. Otóż o czym świadczy ten przykład, o którym mówię? On świadczy o tym, że w końcu XIX wieku katolicy pod wpływem ruchu, którego początek, można powiedzieć, któremu początek dała tak zwana katolicka nauka społeczna. To dzisiaj też jest bardzo podmatwany temat. Katolicy przedstawili społeczeństwu w zdecydowanej większości protestanckiemu atrakcyjną koncepcję życia społecznego, bo to była już nie organizacja wyznaniowa, to była partia polityczna, która była emanacją katolickiego. I jeśli ta niewielka partia katolicka stała się w protestanckich Niemczech największą partią polityczną, to oznacza, że ten program był na tyle atrakcyjny, że na te partie musieli głosować również protestanci, liberałowie i tak dalej, i tak dalej. Czyli ludzie, którzy nie byli katolikami, nie przestając być protestantami, liberałami i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym
z całą mocą podkreślić znaczenie tego faktu. Bo to jest rzecz taka, z którą nie można dyskutować. Z tym faktem nie można dyskutować. Po prostu te głosy nie wzięły się znikąd. W protestanckich Niemczech, w których uprawia się Kulturkampf, i ten Kulturkampf był przez dobrych kilka lat oficjalną polityką bismarckowskich Niemiec. Powstaje partia, która ma wszystko przeciwko sobie. Ona przedstawia pewną koncepcję życia społecznego i to załapuje. Powody, dla których ta partia potem trzeba przegrywać z socjaldemokracją, są zupełnie oddzielne. Przede wszystkim dlatego, że socjaldemokraci, jak się puknęli w głowę i co spowodowało wściekliznę zupełną Marksa, socjaldemokraci zrezygnowali z koncepcji rewolucji. Czyli zaoferowali to, co oferują do dzisiaj, czyli tak zwaną darmową wolność. Bo w tej pierwszej wersji to przynajmniej trzeba było mordować, a tutaj oni zaproponowali wolność za nic. Ale to jest. Wzywam pana do podjęcia tych kart. Tak. I teraz jest najlepszy numer, i teraz nastąpił najlepszy. Apeluję o rozwagę. Dobrze. Ale to i tak jest kolejny punkt. Dobrze. Bo ostatnie zdanie z tego punktu brzmi: kiedy proletariat opanował etos pracy i gdy partia Centrum zyskała na popularności, zięć Karola Marksa, taki francuski socjalista Paul Lafargue, opublikował esej pod tytułem adresowany do proletariatu, do młodzieży, Prawo do lenistwa. W żadnej szkole się o tym nie mówi, a jak jakiemuś marksiście się o tym przypomni, to oni sobie, a co to znaczy, co to ma za znaczenie, jakiś tam esejik. Otóż na progu rewolucji technicznej... Ja panu podtrzymam. Ja po prostu lubię łapą machać. Na progu rewolucji technicznej, kiedy praca mogła zapewnić żyjącemu w nędzy i nie mającemu żadnej kultury, proletariatowi, zaznaczam, proletariatowi nie tylko katolickiemu, to jest bardzo ważne, kiedy praca mogła zapewnić wyzwolenie się z nędzy, marksiści zaproponowali im, że mają domagać się prawa do lenistwa. Co to, jaki mógł być cel tego przedsięwzięcia? Otóż celem tego przedsięwzięcia było utrzymanie proletariatu na poziomie niewykształconych, tępych, zapijaczonych zwierząt w blokach startowych do rewolucji, dla których jedyną szansą jest rewolucja i dla których jedyną siłą, jaką oni mogą poprzeć, są marksiści. I to się rozwaliło. To się rozwaliło. Lenin na początku XX wieku zmodyfikował koncepcję rewolucji marksistowskiej. To jest następny punkt. Tak. Lenin stworzył koncepcję rewolucji elitarnej partii. Marks chciał rewolucji masowej. Lenin po raz pierwszy powiedział, że rewolucję musi przeprowadzić wbrew woli głupiego kierownicza siła. Kierownicza siła. Partia jako kierownicza siła proletariatu. Sam proletariat nie wie, o co mu chodzi, gdzie jego szczęście leży. Oczywiście. Partia musi go pokierować. Gorzej. Proletariat dał się skorumpować. Tak jest. On się ponieważ katolicy z całą tą swoją filozofią jałmużny, dobroczynności, oni odwracają uwagę proletariatu od jego istotnych problemów i celów. Nie. Tu przepraszam, ale to rozmawiamy szczerze. Nie, wracamy do punktu. Tu pan robi błąd. I potem dopiero będę o tym mówił, ponieważ trzeba wyraźnie odróżnić etos pracy, jaki proponował, bo niewątpliwie istniejący w protestantyzmie etos pracy. W protestantyzmie etos pracy jest bardzo silnie podkreślany.
Natomiast jest to etos... Ja się z tego tematu świeżo doktoryzowałem i wie pan, to jest wszystko mowa trawa. To nie ma pokrycia w realiach historycznych. Całkowicie się pan myli, ale jeśli pan pozwoli, bo dlaczego... Protokół rozbieżności, proszę państwa. Tak, ale to się zaraz wyjaśni. Ja specjalnie ten punkt na pana przygotowałem, żeby pan zareagował, ponieważ nawiązuje tym do tego, pan miał w zeszłym roku wystąpienie na jakiś kongres prawicy. Z tyłu było napisane najwyższy czas, tak, która godzinne rekolekcje dla prawicy. I pan tam, źle się, źle. Bez sympatii wypowiedział się na temat Maxa Webera. Bez. Jeśli idzie o kategorie literackie, to jest socrealizm. To jest opis rzeczywistości postulowanej, a nie zakorzenionej w realiach historycznych. Otóż właśnie nie. No proszę pana, no fakty są takie, że kiedy Weber pisze swoją książkę, to jak tłumaczy dowodnie pan profesor Kucharczyk, to akurat landy, w których dominują katolicy, galopująco się industrializują. A wie pan, postprotestanckie to jest NRD z panią córką NRD-owskiego pastora Merkelową. Właśnie wystąpienie między innymi profesora Kucharczyka. Rozjuszyło pana. Nie rozjuszyło. Ja byłem zszokowany, jak zobaczyłem, jak on zareagował na taką sugestię, że to protestantyzm przyczynił się do rozwoju przedsiębiorczości. No, no. On zareagował negatywnie. Że nie, raczej widać było, że on się czuje urażony jako katolik. Nie, no, ale to serio? Rozbieramy teraz tę kwestię? Tak. William Cobbett. Całą resztę można odpuścić. Angielski dżentelmen, no. William Cobbett, początek XIX wieku, przeprowadza badania, studia terenowe i prezentuje ich wyniki w ciekawej pracy. Przepraszam, mogę panu wejść w słowo, mówi pan nie na temat. To dowodzi William Cobbett, że lud angielski 300 lat po przeprowadzeniu, 250, po przeprowadzeniu rewolucji protestanckiej, ciężej pracuje, mniej z tego ma, żyje w większej nędzy niż przed rewolucją. Tak. William Cobbett. Tak. To nie ma żadnego znaczenia. No to jest, przepraszam, to jest dyskurs luterski, tak? Nie, nie, ja proszę pana, z Cobbettem, a pan macha ręką. Panie gospodarzu. Panie gościu. Proszę nie używać wobec mnie. Przepraszam. Takich numerów, bo wie pan, ja to sobie mogę. Jak na uniwersytecie będę rozmawiał, to ja to mogę cierpliwie znosić. Natomiast. Tak. Bo pan już coś powiedział, i zanim pan wysłuchał, co ja mam do powiedzenia. Wracamy do pańskich punktów. Przepraszam bardzo. Otóż właśnie wyjaśniam. Z powodu. Ja to mówiłem w Łomży, w Polonia Christiana. Że zawdzięczam profesorowi Kucharczykowi to, że ja zacząłem czytać od nowa Webera. Bo ja go czytałem niby wcześniej, ale nie do końca jeszcze wiedziałem, o co mi chodzi. Otóż w książce Webera, mówię tutaj o książce tej... Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Ja przepraszam, ale ponieważ i tak to spotkanie ma określone, ograniczone granice. Bardzo państwu polecam mój odcinek, który jest na YouTubie pod tytułem Etyka katolicka a duch kapitalizmu, który jest uzupełnieniem do książki Webera. Ponieważ Weber napisał to, co napisał i napisał bardzo rzetelnie, natomiast znacznie ważniejsze w tej książce jest to, czego on nie napisał. I ja to tam dopowiadam, bo o co chodzi w książce Etyka protestancka i duch kapitalizmu? Skąd się ta książka wzięła? Ta książka wzięła się z tego, i taki jest zresztą na wstępie, on to wyjaśnia, że zwrócił uwagę na fakt, jego zdaniem i według ówczesnych statystyk, że w północnej Europie protestanccy przedsiębiorcy byli jakby skuteczniejsi w biznesie od przedsiębiorców katolickich. I on tam podaje statystyki. I ja mu wierzę w ciemno.
Pan poleca swój odcinek, ja Państwu polecam przedostatni akt filmu Luther i rewolucja protestancka, gdzie te właśnie tezy zostały skompromitowane jako bałamutne, z powołaniem się na pewne konkretne przykłady. Ale Pan typu, jeszcze nie, ale typu pan jeszcze pojemność, nie wie typu pojemność pieców hutniczych na Wyspach Brytyjskich nie. na początku XVI i pod koniec XVIII. W ogóle nie o to chodzi, będę mówił o czymś zupełnie innym. Bo to, o czym Pan mówi, to jest wszystko prawda. Dziękuję bardzo. Ale Pan nie mówi również tego, co też jest prawdą, tylko co Pan pomija. Czy Pan próbuje tutaj podstępnie dokonać rehabilitacji protestantyzmu razem z tym całym webem? Nie. Ja chcę wyjaśnić, co naprawdę jest istotnego w katolicyzmie i dlaczego katolicyzm jest jakby, uproszczę teraz, ale dlaczego katolicyzm w chrześcijaństwie jest tą tak absolutnie niezbędnym elementem? Elementem? Oczywiście, że tak, i niech Pan mi da skończyć, to zaraz tego już nie będę kontynuował. Nie, niech od Pan razu... się... Błagam Pana, nie. Błagam Pana. Ale właśnie do tego jak przychodzę. Sybilla, jak Sybilla, której przerwano, rzuca księgę w właśnie, jej, tak? Właśnie do tego przechodzę. Otóż... Napędem, siłą napędową ludzkiego działania są instynkty, interes. Każde zwierzę tak działa. Jak jest głodne, będzie zażerało. Chyba, że jest roślinożerne. Jak jest cywilizowane, przekąsi. Przekąsi. I etyce protestanckiej, Boże, tu będę musiał robić takie zupełnie chamskie skróty, ale trudno. W etyce protestanckiej istnieje etos pracy, nazwijmy to indywidualistyczny, ponieważ praca ma na celu chwałę Bożą. Praca nie służy człowiekowi. Sens pracy polega na budowaniu chwały Bożej. W tych kategoriach ta praca, po pierwsze, wcale nie musi się człowiekowi opłacać. Ona co najwyżej może być takim dalekim świadectwem wybrania, czyli predestynacji, ale to, że człowiek nie został wybrany do zbawienia, wcale nie zwalnia go z obowiązku pracy. On ma obowiązek pracować w dalszym ciągu. I ta praca w takich kategoriach zaczyna być tematem samonapędzającym się, który nie ma granic. Taka praca może człowieka zabić. I na dodatek, to w tej kalwińskiej teorii predestynacji sukces, ale ja tak, ale to nie, we pozorom jest różnica między luteranizmem a kalwinizmem. No jak między młodym a starym Marksem. Między młodym a starym Marksem. Tego. O, proszę pana. Przepraszam, kogo pan ma na myśli mówiąc młody Marks? Odbezpieczyłem granat, proszę państwa. Nie, no bo jak pan powiedział, to chętnie nawiążę. Manuskrypty paryskie? No bo to jest młody Marks. Cała reszta nie ma znaczenia. Młody Marks to są manuskrypty paryskie, ale manuskrypty paryskie z 1844 roku są Biblią nowego marksizmu. Razem z tą poezją satanistyczną? Nie, nie, proszę pana, no pan właśnie, przepraszam panie Grzegorzu, ale robi pan ten zasadniczy błąd. Bo ja zaznaczam, źle powiedziałem, że błąd. Pan ciągle trzyma się, i ja to rozumiem, tych wątków, które pan znakomicie rozkminił. Ale proszę zrozumieć, że są tam jeszcze takie wątki, których nie śniło się reżyserom. O których w waszym środowisku i w żadnym innym środowisku do tej pory nie było mowy. Niech pan coś zarzuci wstępnie. I teraz wracam,
teraz wracam, no właśnie to, że o czym pan przed chwilą wspomniał. Bo... Mnie się przypomniało, jak pan mówił o tej pracy, która wcale nie służy. Mnie się przypomniało, jak to u Sowy i przyjaciół pan przyszły premier Morawiecki prognozował, że jedni będą rowy kopać, drudzy zasypywać i niech wszyscy będą szczęśliwi. Tak, ale dzisiaj wolałbym o tym folklorze politycznym nie rozmawiać, ponieważ na to przyjdzie oczywiście pora, ale my jesteśmy ludźmi poważnymi i takie rzeczy, najpierw musimy stworzyć coś, a potem będziemy interpretować rzeczywistość, mając już ustalone kryteria. Otóż w teorii predestynacji to, co człowiek robi, uczynki nie mają wpływu na zbawienie. Protestantyzm jest religią wiary. Katolicyzm jest religią uczynków. I zaznaczam, moim zdaniem, najważniejszym tekstem Nowego Testamentu jest tekst, oprócz tego tam cesarskie... Cesarzowi, co cesarskie, bogu cesarskie, oprócz tego to tam jest, to jest taki drugi tekst. Miłosiernego to Samarytanina taki, i tak, takie tam inne kawałki. Tak, tylko że ludzie ciągle się tego Samarytanina czepiają, z którego wynika tylko i wyłącznie to, że tak na dobrą sprawę trzeba pomagać biednym. A to jest... Nie, proszę was. No ja rozumiem, ale... Biednym bez względu na to, czy są nasi, czy nie nasi? Czy należą do naszego plemienia, czy nie należą? To jest to fundamentalne odkrycie, prawda? Tak. Etyka bezwzględna, a nie plemienna, nie sytuacyjna. Tak. To jest specjalność zakładu katolickiego. Tak, ale tu chodzi... Ten wątek w porządku, natomiast chodzi o coś mnie. Ja chcę zwrócić uwagę na coś innego. Otóż jest takie powiedzenie, taki tekst, powiedzenie palnąłem. Wszystko, co zrobiliście najmniejszemu z braci swoich, mieście uczynili. I drugi, znacznie ważniejszy, a rzadziej cytowany. Wszystko, czegoście nie uczynili, mieście nie uczynili. Czyli to dotyczy zarówno działania, jak i zaniechania. Tak jest. I ten tekst powoduje, że etos pracy w katolicyzmie nie może abstrahować od tego, jak się praca ma do drugiego człowieka. W związku z tym, ze względu na zawiłości, których te predestynacyjne, których teraz nie będę rozwijał, w mentalności protestanckiej w zasadzie nie ma takiego pojęcia jak wyzysk. Tak jest. Natomiast, lichwa jest okej. Okay. Natomiast w katolicyzmie wyzysk jest grzechem. Nie, okay. I jeśli się to przełoży, zaznaczam, bez wchodzenia w te niuanse, o którym ja w tej chwili mówię, ale jeśli się to przełoży na ten rodzaj wychowania, któremu kiedyś tam wszyscy ludzie byli poddawani, czyli od takiego kompletnego szkraba się pewne rzeczy wpajało człowiekowi, to się przekłada na pewne zachowania statystyczne. I jaki tego jest efekt statystyczny? I tutaj dopowiadam to, czego nie powiedział Max Weber. Chociaż to, co powiedział, uważam za całkowicie słuszne. Otóż... Całkowicie chybione. Weber opowiedział o takim systemie, w którym panuje zasada niczym nieograniczonego zysku. I motywacją do działania, czego Weber nie mógł wiedzieć, bo to było, chociaż już wtedy mógł wiedzieć, ale nie, to było trochę za wcześnie, bo on jeszcze Freuda nie czytał. Motywacją do działania u każdego człowieka, i jeśli się tego nie uwzględnia, to człowiek sam siebie oszukuje. I są instynkty, jest interes. Taka jest motywacja. Różnica między protestantyzmem a katolicyzmem polega na tym, że w katolicyzmie nie eliminuje się motywacji do działania.
tylko wprowadza się moralność, która ogranicza pazerność w taki sposób, żeby człowiek nie wyzyskiwał drugiego człowieka ponad miarę. Żebyśmy się nie zjadali nawzajem, tak. No ale proszę pana, to jest właśnie ta różnica. To jest ta różnica i tego Weber, ja już pomijam to, że Weber był protestanckim politykiem, miał ambicje polityczne, on tam o wielu rzeczach nie mógł mówić, poza tym on Polaków nie lubił, uważał, że Polaków trzeba zaorać kulturowo po prostu. Tak, oni wszyscy. No, no tak, dobra. Od Lutra, od Lutra. Jezus. Luter, Luter, Luter tubylców, którzy mówili niezrozumiałym dla niego dziwnym słowiańskim językiem w wioskach otaczających miasta w ówczesnym NRD, Luter podejrzewał o to, że żyją razem z demonami w tych swoich drewnianych szopach. Tak. Taki miał rasistowski pogląd. Ja się z panem zgadzam. Ja się z panem całkowicie zgadzam co do oceny Lutra. Podejrzewam nawet, że mam ją trochę ostrzejszą, ale w tych kategoriach, o których ja mówię, i w tych czasach, o których ja mówię, to nie miało żadnego znaczenia. To znaczy, te rzeczy, które pan rozkminił na najwyższym poziomie, analizując zjawisko luteranizmu, to jest, proszę pana, mniej więcej tak, jakby dzisiaj któryś z teologów zaczął coś na temat katolickiej nauki społecznej XIX-wiecznej. Przecież oni nie. Na katolickich uczelniach oni nie mają zielonego pojęcia, co się wtedy działo. Oni nie mają zielonego bo oni pojęcia. Oni już nie mają obowiązku czytać niczego, co było napisane przed Watykanem II. No, no. To już nawet jest źle widziane. A, niektórzy. Ale oczywiście. Więc. Z tym, że ja muszę zwrócić uwagę na... Wróćmy do tego protokołu. Wróćmy, no. Bo pan obiecał tutaj mnie naprostować i ja bardzo bym nie chciał być stratny dzisiejszego wieczora. Pierwsza kartka. Ja muszę, ja teraz będę robił bardzo wielkie skróty, bo no, rozwinęliśmy skrzydła. Co było dalej? Rewolucja marksistowska padła. Została przeprowadzona w Rosji i w Rosji trzeba było od razu ludzi mordować. Bez dyskusji. Pominę tutaj fascynujący, a całkowicie pomijany wątek tego, co zrobił Stalin w Rosji. I w tym środowisku wiem, że aż trudno będzie o tym mówić. Ale tylko zaznaczę jednym zdaniem. Otóż wtedy, kiedy system komunistyczny w Rosji bolszewickiej doprowadził ten kraj, łącznie z tą rewolucją obyczajową, tymi wszystkimi historiami, doprowadził do kompletnej ruiny, której nawet nie poratował NEP wprowadzany prowizorycznie. I Stalin, będąc jednocześnie i komunistą, ale i carem, bo Stalin był carem, był władcą wielkiego imperialnego państwa. To ten Stalin stanął wobec perspektywy, wobec konieczności doprowadzenia do tego, żeby to państwo zaczęło być w sposób elementarny wydajne. I on wtedy zaczął kupować technologie. Wszystko wtedy w Rosji było amerykańskie. W 1929 roku rozpoczęto produkcję Forda T w Niżnym Nowogrodzie. Wszystko było amerykańskie i było to kupowane za to zboże, co to tam na Ukrainie ludzie wymierali, a on kupował technologię. Sprowadzał inżynierów, monterów i tak dalej, ale okazało się to, przed czym my w tej chwili stoimy i o tym na zakończenie będę mówił, bo to jest największe wyzwanie, przed jakimi my w tej chwili stoimy, a ludzie w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Otóż Stalin nie miał społeczeństwa, które by potrafiło pracować, bo to było społeczeństwo, które zostało przyzwyczajone do tego, żeby kraść, rabować i mieć wszystko w nosie. I doszło do tego, że przecież w czasie wojny
To była jeszcze wyższa konieczność. Stalin ściągnął tych niedobitków popów i reaktywował patriarchat. Stalin sobie zdał sprawę z tego, że żeby uratować swoje imperium, to on musi dać ludziom pewne wartości. Nie dyskutujmy w tej chwili, czy to była taka, czy inna cerkiew, bo to nie ma w tej chwili znaczenia. Chodzi o to, że Stalin doszedł do wniosku, że po to, żeby on mógł odtworzyć państwo, to on musi przywrócić pewne elementarne struktury tego społeczeństwa, pewne elementarne wartości. I on potem odtworzył ten patriarchat, ale co robił wcześniej? W 1936 roku ruszyła Stachanowszczyzna. Wiedzą Państwo, co to była Stachanowszczyzna? Socjalistyczne Współzawodnictwo Pracy. Oj, wcześniej. Zachęcam Państwa do oglądania cyklu dokumentalnego Transformacja, filmu Marsz Wyzwolicieli, Defilada Zwycięzców. Oczywiście socjalistyczne współzawodnictwo pracy w sensie koncepcji wprowadził już Lenin, ale Stachanow i cały ten cyrk to był 36 rok. W 36 roku, o ile pamiętam, Stachanow pobił pierwszy rekord. Szanowny drogi nieoceniony. Nie budźmy się wróćmy, o tak. Wróćmy do tych kwestii, tak, którymi chce pan zapłodnić. I teraz już przechodzę do zebranych słuchaczy, i teraz oglądaczy przed ekranem. Do meritum. Na Zachodzie nie można było przeprowadzić rewolucji metodami tymi, które się sprawdziły w Rosji. Po prostu na Zachodzie nie dało się przeprowadzić rewolucji zbrojnej. Kolejne trzy próby, 919, 20, 23, rozwaliły się. W 20 roku Armia Czerwona stanęła na Radzyminie, się zatrzymała. Nie można było przeprowadzić rewolucji zbrojnej na Zachodzie, ponieważ tamte społeczeństwa odmówiły marksistom poparcia. Nie chciały rewolucji. Ale nie chciały rewolucji. Ja tu jestem w sporze z panem Krzysztofem. W sporze merytorycznym moglibyśmy się tutaj przerzucać. Ale nie wymieniłbym się, dokończyć. Ale bardzo proszę. Bardzo chętnie przy jakiejś następnej okazji wdam się w tego typu spór. Również dlatego, że moim celem jest to, żeby stworzyć pewne ramy, a potem niech ludzie mużdżą i niech to korygują. Niech przedstawią rzetelny obraz rzeczywistości i historii. Ale to nie może być historia okrojona. To musi być historia, która również uwzględnia te tematy, o których ja mówię. Czyli nie tylko, zaznaczam, z całym szacunkiem, ale nie tylko kwestie wiary, ale również kwestie etosu pracy. Ponieważ etos pracy, wyjaśnię Państwu na przykładzie, na czym polega ta zasadnicza różnica. Otóż jest samochód. I w tym samochodzie jest silnik i kierownica. I po to, żeby samochód jechał, to potrzebna jest brutalna siła napędowa. I tę siłę napędową daje człowiekowi biologia. Biologia. Głód na przykład człowieka zmusza do tego, żeby pewne rzeczy robić, uruchomić się. Nie będę tego rozwijał, bo nie ma teraz czasu, ale to jest ta podstawowa siła napędowa. Wspólna ludziom i zwierzętom. Jeśli ten silnik zacznie działać, jeśli samochód ruszy, to on będzie jechał i pozabija przechodniów. I o tym, czy samochód jest pożytecznym narzędziem, czy maszyną do zabijania, decyduje kierownica. Decyduje kierownica. I w tym układzie, i w tej tematyce, o której ja mówię, tą siłą napędową, która porusza cały ten społeczny mechanizm, są ludzkie interesy. I tak powinno być.
problem polega na tym, że kierownicą w tym samochodzie musi być katolicka moralność. I to podkreślam, właśnie katolicka, ponieważ katolicka moralność mówi samochodowi, że nie może rozjeżdżać przechodniów po drodze. Brawo, brawo. Ale jeśli ograniczymy się do mówienia tylko o moralności, to będziemy siedzieć w samochodzie i będziemy stać w miejscu, bo on będzie stał w bardzo właściwym kierunku. Będziemy kręcić kierownicą, a silnika nie ma. Tak jest. I tu jest właśnie... Kościół, szkoła, strzelnica, ale i mennica. Nie, proszę pana, w tym elemencie, który pan nazwał szkołą, w tym elemencie, który pan nazwał szkołą, bo mennica to jest, czuję się tak, jakbym był na zjeździe wolnościowców. Tu też siedzą wolnościowcy. Mennica to jest szmal. I co w tym złego? Pan się brzydzi, pan mi odda portfel. Proszę pana, pan coś w tym wykładzie, o którym mówiłem, pan w pewnym momencie, przepraszam, jeśli się pomyliłem, ale raczej się nie pomyliłem, widziałem, że pan dość tak, ale to się wiąże z tym, co wcześniej mówiłem, że pan traktuje wolny rynek i kapitalizm jako rzecz taką, no, to taki słuszny cel. Jeśli pan słuchał tamtej wypowiedzi, którą ja teraz sobie przypominam, ja ją sobie rekonstruuję. Ja tam, proszę pana, wystąpiłem jako pogromca ludożerców, randystów. Ja wystąpiłem z katolickim wezwaniem do tego, żeby się nawzajem nie zjadać. Tak? Robiąc najlepsze interesy, żeby się nawzajem nie zjadać. Ale i było to całkowicie puste. Kilkadziesiąt minut wcześniej, dzisiejszego wieczora, pan sformułował kilka zdań, które ja zrozumiałem jako pewną tęsknotę za duchowieństwem katolickim, które by umiało robić dobre interesy. I pan podkreślił, że właśnie dziś prawdziwych ludzi interesu już nie ma. Wyjaśnię panu, na czym polega różnica i na czym polega problem, którego ja nie mogę, który jest tak elementarnie prosty, a którego ja nie mogę wytłumaczyć wolnościowcom. Również jeśli są tacy na sali, niech się zgłoszą, pan ich naprostuje. To jest to do nich, bo zaznaczam, ja tutaj nie wnikam już w te szczegóły, tam te Rothbardy, Randy i tak dalej, no już, a już ten Hans Hermann Hoppe mi się płakać chce. Razem płaczemy, rzewnymi łzami płaczemy. Oni nie rozumieją, że to jest czysty marksizm. No ale dobra, o co chodzi? I jaka jest zasadnicza wada wszelkich koncepcji wolnorynkowych? Otóż wolny rynek to jest taki rynek, na którym wszystko wolno. Nie, to pan tak mówi. No, panie, a co to znaczy słowo wolny rynek? Wolny rynek to na przykład znaczy... Wolny, ale nie za bardzo wolny, taki wolny, jak my powiemy. To jest właśnie to. To na przykład znaczy, że władza nie zabiera mi portfela po to, żeby potem wydzielać kieszonkowe na książki i kino. Proszę mi darować. No, nie. Panie Grzegorzu, ja pana bardzo szanuję, to niech pan chociaż trochę wykaże litości. Niech pan mnie nie traktuje jak barana. Ja takie rozmowy mogę prowadzić w innym tym, ale to... Proszę pana, nie o tym mówię. Ja nie o tym mówię. To, co pan ma na myśli, to jest wszystko się zgadza. Ale pan mówi to, co się nie zgadza. Znowu nie na temat. Co się nie zgadza? Otóż, wolny rynek to jest rynek, na którym wszystko wolno. Bo jeśli ktoś używa słów, to powinien ponosić odpowiedzialność za to, co mówi. Tymczasem. I ta idea wolnego rynku wzięła się, chociaż on tego nie precyzował, ale to wymyślił w jakimś sensie, można powiedzieć, Smith. Tylko że on nie mówił o wolnym rynku, tylko o naturalnej wolności. Ale
jaka jest w liberalnej koncepcji smithowskiej, czyli no powiedzmy sobie protestanckiej. Protestanckiej, pastor protestancki. Tak, ale wie pan, no, wolałbym nie wchodzić w tej chwili w te niuanse, dlatego że Henry Ford też był protestantem. No, no. No. Nie można wszystkiego walić do jednego wora, bo robi pan sobie samemu krzywdę. Ja nie walę do jednego, ja walę do czterech. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Proszę pana, Ford, może inaczej, to, że ktoś, dziecko, rodzi się w środowisku protestanckim, ono jest wychowywane w określonej tradycji, i że ono jest protestantem, to jeszcze nie znaczy, że ono nie jest człowiekiem. No, ale nikt takich stwierdzeń tutaj nie wygłasza. No, wszystkich ludzi Pan Bóg stworzył, iskrę jakąś wszczepił, w każdego człowieka talentami obdarował. Nikt tutaj nie wygłasza takich dyskredytujących. Przepraszam, wróćmy do tematu, dlatego że wracam. Odłóżmy ten temat. Przy którym tam punkcie byliśmy? Niech pan podejdzie. Nie, ale ten wątek jest niesłychanie ważny, jeżeli chodzi o te sprawy fundamentalne. No, zatrzymaliśmy się w takim miejscu, że ja zareagowałem czujnie na to, że pan generalnie tutaj dyskredytuje wolność gospodarczą. To był ten moment. Nie. Ja się zjeżyłem. Pan się zjeżył na coś, co pan sobie wmówił. Pan odczytał coś, czego ja nie powiedziałem. Proszę mnie uspokoić. Ponieważ wolność gospodarcza w definicji używanej przez liberałów... A, dobrze, rozumiem, tak. To jest taka wolność, gdzie nie ma żadnych ograniczeń. No, jest to pewna utopia, pewien konstrukt intelektualny. Adam Smith, który nie był ekonomistą, ale był filozofem moralności, zakładał fałszywie, jak się okazało, że na tym rynku, który potem został nazwany wolnym, działają ludzie, którzy w się uspołecznienia stają się moralni. I w nich pojawiają się hamulce. W naturalny sposób, w wyniku społecznych interakcji, człowiek się umoralnia. I to jest właśnie ten ogranicznik tkwiący w ludziach, który już nie musi tkwić w rynku. W związku z tym my sobie możemy powiedzieć, że rynek jest wolny, nie ma żadnych ograniczeń, ale ograniczenia w działaniu wprowadza moralność, która jest w człowieku. Tak jest to napisane u Smitha. Natomiast problem polega na tym, że człowiek nie jest z natury moralny. I ja to mogę bez żadnego problemu udowodnić, ponieważ wystarczy zadać sobie takie pytanie, czy jeśli dziecko, które będzie, wyobraźmy sobie, dwa noworodki identyczne, jedny wychowujemy tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, na człowieka kulturowego, a drugiego po prostu uczymy do złodziejstwa. I ja gwarantuję panu, i mogę to w dłuższym wywodzie wykazać, że te dwie osoby, już jak będą dorosłe, one w identycznych warunkach będą działać inaczej. No. Tak, nie jeden tak, jak nie będzie miał okazję, to ukradnie od razu i będzie szukał okazji, a drugi będzie miał wewnętrzne hamulce. No, kto ma te wewnętrzne hamulce tam instalować? Kto je ma wszczepiać, prawda? Kościół katolicki. Powiedziałem i odpowiadam, że nie. Nie. Ale wyjaśnię panu, dlaczego taką zrobiłem wolę. A jaki tam inny inżynier dusz przez pana ale byłby rekomendowany? To teraz wyjaśnię panu, dlaczego zrobiłem przed sekundą świadomie taką woltę. Otóż problem polega na tym, i to jest problem natury, nazwijmy to, psychospołecznej. I jeśli się tego problemu nie uwzględnia, to jest się człowiekiem politycznie nieodpowiedzialnym. Czyli jest się utopistą żyjącym w obłokach. Otóż w tej chwili, po
no niestety, również osłabieniu pewnej spójności doktrynalnej Kościoła katolickiego, a przede wszystkim w wyniku wielopokoleniowego już zohydzania Kościoła i religii młodzieży, bo taki proces się uprawia. Doszło do takiej sytuacji, w której bez obawy błędu, większość młodych ludzi, mówię o większości, nie o wszystkich, ale większość młodych ludzi, jak słyszy hasło Kościół i widzi na horyzoncie sutannę, to od razu wywaliło kamieniem. Z kim pan się spotyka? Z ludźmi, proszę pana. Właśnie dlatego ale tu przyjechałem. Czy ja dobrze rozumiem, że myśmy doszli do pewnego punktu węzłowego, czy ja, proszę mnie naprostować, czy ja dobrze interpretuję, że pan chce dobrze poradzić tu zebranym i mnie chce pan dobrze poradzić, żeby z tym Kościołem katolickim, który doraźnie, aktualnie nie jest już, nie ukrywajmy tego, tak wydajny w szerzeniu zdrowej nauki, która, zgadzamy się co do tego, historycznie jest jedynym generatorem cywilizacji, ale dziś już ten generator się nie kręci tak, jak niegdyś nie się kręcił, się. Więc żeby z tym Kościołem katolickim... Nie zgadzam się, ponieważ cywilizacja i kultura istniały przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Okej, okej, okej. I nie zaprzeczam. No były tak, wspaniałe kultury i wspaniałe cywilizacje. Nie kosmicznie, tylko Pan Bóg świat stworzył, prawda? No tak, ale wtedy tak, nie właśnie... było jeszcze chrześcijaństwa. Dobrze, ale czy Pan mnie chce zachęcić do tego, żeby zwiększyć efektywność działania publicznego poprzez przełożenie akcentów, przesunięcie akcentów, tak? W szerzeniu dobrej nowiny cywilizacyjnej, bez odwoływania się tak wprost, bezpośrednio do tradycji katolickiej. Czy ja dobrze rozumiem? W tym sensie tak, ale muszę to skorygować. Proszę skorygować. Bo w takim ujęciu można by było... Ostrzegam, że ja te sugestie odrzucam. Nie, ale ja to rozumiem. Jestem głęboko przekonany, że ja muszę dać wam czas, żeby to namysł, do zrozumienia tego, o czym ja mówię. Bo ja rozumiem z kolei, a zajmuję się, staram się rozumieć mechanizmy życia społecznego. Zaznaczam, ja tutaj nie wygłaszam swoich osobistych poglądów. Ja do tej pory nie wygłosiłem żadnego swojego osobistego poglądu na jakąkolwiek sprawę. Ja tylko opisuję, co ewentualnie, kto gdzieś tam i jak mechanizmy jakieś działają. Ja w najmniejszym stopniu ani nie wchodzę, ani nie oceniam tego, co pan i pańskie środowisko w tej chwili robicie w tym, co robicie. Tutaj w ogóle się robimy nie wypowiadam. Robimy na przykład takie rzeczy, żeśmy zaaranżowali takie spotkanie i taką transmisję. Na przykład takie rzeczy robimy. No i w porządku. W porządku. Tylko problem polega na tym i moim zdaniem to jest błąd i nie ukrywam, że liczę na to, a zobaczy pan, że jeżeli ma pan dostęp do jakiegoś firmy, która potrafi badać takie rzeczy, to głowę daje, że te sprawozdanie z tej audycji, jeżeli wejdzie do YouTube'a, to będzie oglądane nie tylko przez to środowisko, które zwykle was ogląda. I jeszcze trzymając się tej figury, uważa pan, taką pan buduje hipotezę, że ile razy ja mówię Kościół katolicki, to spada oglądalność? Nie spada. To jest, no właśnie tu jest ten dowcip. Panie Grzegorzu, do mnie to pan może tak nawijać i ja to chętnie słucham, bo ja jestem, pomijając wszystkie inne rzeczy,
to ja w ogóle mam ten słuch muzyczny. Ale są tacy ludzie, którzy jak słyszą pewne pojęcia, to dla nich to jest jeżdżenie styropianem po szybie. To jest jakiś wściekły i oni natychmiast to wyłączają. I teraz ostatnie zdanie. Proszę zrozumieć, że ja to, co ja publikuję, nazywa się program wiedzy społecznej. To nie są prezentacje moich poglądów. Ja tylko, są to pańskie systematyzacje. Ja tylko stwierdzam, że po pierwsze, ze względu na to, że w tej argumentacji używany jest tylko pewien zestaw pojęć, to powoduje, że ruch, który ja uważam za wielką nadzieję w sensie oddziaływania społecznego, jest z góry skazany na to, że on będzie ciągle zamykany. Przy czym całkowicie nieuzasadnione jest odczytywanie tego, co ja mówię w ten sposób, że wie pan, że należałoby robić jakieś uniki, może coś złagodzić. No troszkę tak to zabrzmiało. Otóż właśnie to staram się wyjaśnić, że nie. Ponieważ, i to nie ukrywam, że tak jak ja to odbieram, ale może odbieram to niesprawiedliwie, że to trzymanie się pewnej frazeologii, zaznaczam, przy próbie poszerzania zasięgu, bo co innego, jeżeli rozmawiamy we własnym gronie, kiedy my po prostu rozumiemy pewne pojęcia. Możemy się tam sprzeczać, co do zasady rozumiemy. Natomiast jeśli chcemy wyjść na zewnątrz, to jest po prostu przechlapane. Natomiast ja próbuję powiedzieć Państwu o tych elementach rzeczywistości, czyli o marksizmie, czyli o ideologii, która powoduje i musi spowodować katastrofę ekonomiczną i katastrofę również tych ludzi, którzy tę ideologię popierają. I to jest argument racjonalny. A uważam, że my sobie możemy pozwolić na argumenty racjonalne, ponieważ, i tu niektórzy może się roześmieją, ale tak jest, ponieważ racjonalność, rozum, nauka, logika to jest dorobek katolicyzmu. Dziękuję więc bardzo. Oklaski. Więc my sobie możemy pozwolić na to, żeby do tej publiczności, która, jak ja to mówię, no trochę nieładnie, ale jednak została zaorana, wychowana w kulcie niewiedzy, niefachowości, jakiejś zwierzęcej emocjonalności, bo to trudno to inaczej nazwać, dlatego że to się da całkowicie udowodnić, jeśli ktoś przynajmniej moje filmy obejrzał. Większość ludzi, no obejrzało je kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale co to jest? Co to jest w sytuacji, kiedy na rynek rok w rok na rynek wchodzi kolejne 500 000 kompletnych nieuków. Ludzi, którzy są pozbawieni zdolności do elementarnej pracy, do elementarnej pożytecznej pracy. Oni potrafią tworzyć kolejne gender. Ja mam wrażenie, że pan się jednak przejmuje nadmiernie statystyką, że pana martwią te liczby, że pana martwią te widzialne proporcje. Oczywiście. To pana martwi. Ale nie, to znaczy, to nawet trudno powiedzieć, że mnie martwi. Proszę pana, statystyka to jest tak działa, że jeżeli pan ma w społeczeństwie 49% złodziei, a 51% ludzi uczciwych, oczywiście upraszam, to można założyć,
że w pewnej perspektywie będzie to jakoś tam szło w górę, ale jeżeli będzie pan miał 51% złodziei, a 49% uczciwych, to proszę pana, to i to, to widać gołym okiem, że ktoś w ogóle ma otwarte oczy. Ale wie pan, na wojnie to tak nie działa. Jeden nie jest... uniwersalny żołnierz może zatrzymać batalion zbieraniny ciurów obozowych to jest, w natarciu. To jest jeden uniwersalny żołnierz, świadomy tego, kim jest. To jest ładnie powiedziane, ale z tego nic kompletnie nie wynika. Z czego? Z czego? Z tego, co pan przed sekundą powiedział. Jaki jeden uniwersalny żołnierz? No, taki, co zaliczy ten program. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Nie, proszę pana, w tej chwili. W tej chwili żyjemy w demokracji. Dlatego to pana martwi, że nas przegłosują. Nie, proszę pana. I teraz mogę pominąć już tamte, chociaż no, przejechałem 5 punktów z 15, ale mogę je całkowicie pominąć, bo ja panu wyjaśnię, o co naprawdę chodzi w tym systemie w tej chwili. Otóż w tym systemie, w całym systemie wychowania, uczelni, rekrutacji elit, systemu wynagradzań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od mniej więcej 1970 roku już w sposób całkowicie programowy chodzi o to, żeby produkować ludzi, którzy nie są w stanie zarobić na własne utrzymanie i na własną wolność. W związku z tym ci ludzie, jeśli chcą dysponować wolnością, muszą kraść i muszą poprzeć system, który tę kradzież umożliwia. Chodzi o reprodukowanie szeregów, o mnożenie obywateli, którzy będą osobiście zainteresowani prolongatą status quo. Z tym, że za tym jest pewien realny, tak zwany background, jak to się ładnie mówi, ekonomiczny, bo przecież system absurdalny i do tego się sprowadza cała historia dwudziestowiecznego marksizmu, mianowicie do wskazywania źródeł finansowania społeczeństwa, w którym coraz większa jego część to są patentowe pasożyty. My głęboko, większość ludzi, bo ja z moich rozmów wynika, większość ludzi głęboko wierzy w to, że kapitalizm kiedykolwiek na siebie zarabiał. To jest świadectwem całkowitej niewiedzy. Świat białego człowieka, przynajmniej od początków XVI wieku, a w gruncie rzeczy nawet wcześniej, żyje z grabieży, kradzieży. Kiedyś była to innego typu kradzież. No przecież kolonializm czym był? No można mówić, że tam się ich cywilizowało, ale to była kradzież. Kolonializm i kolonializm. Kolonializm i kolonializm. Właśnie porównajmy te dwa kontynenty. Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Nie kolonizowane przez katoli i przez protestantów. Ale o tym jest właśnie moja książka, której nie mogę skończyć. Bo... Czy to nie jest ten moment, w którym my oddajemy głos publiczności, żeby pana zagadnęła? Zakończę, tylko zrobię puentę, bo to jest bardzo istotne. Otóż absurdalny system, który może wyprodukować taką liczbę pasożytów, którzy zapewniają elektorat komunistom, przy czym mówię o tych nowych komunistach, nowych marksistach, ten absurdalny system potrzebuje źródła finansowania. Bo przecież my wszyscy jemy, mamy komórki, mamy mikrofony. No przecież tego mikrofonu nie wyprodukowano w Polsce. No chyba rzeczywiście, ale jeszcze jakiś czas temu dawaliśmy radę. Jakiś czas temu. Komórkę, którą pan ma w kieszeni, przecież ani pan, ani ja nie wiemy, jak się to produkuje. No ja mam taką starą, przedwojenną, niemą, czarno-białą komórkę, także ona jest dość prosta. A i tak pan nie wie, jak to wyprodukować. Pan nie musi, pan się zna na innych rzeczach. Ale pan może temu, który produkuje tę komórkę, coś zrobić takiego, co przyniesie mu pożytek. Natomiast zdecydowana większość ludzi już tego nie potrafi, ani nawet nie ma takiej chęci, ona tego w ogóle nie rozumie. W związku z tym
Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ten system od, z grubsza mówiąc, od 1955 roku, kiedy została podpisana pierwsza umowa w Niemczech o sprowadzenie gastarbeiterów do Niemiec, wtedy z trochę innych powodów, ale i potem od 1969 roku, bo to się tak naprawdę zaczęło od 1969 roku, kiedy Niemcy zaczęły się po zmianie rządów, kiedy zaczęły tworzyć deficyt budżetowy, zaczęły się zadłużać, to cały XX wiek, cała druga połowa XX wieku, prawie, to jest już finansowanie społeczeństwa pasożytniczego z kredytów i z długów, które są niespłacalne. Rolowanie długów. Ale ponieważ jest zupełnie oczywiste, że taki system musi runąć. Piramida finansowa. Ale system, szczególnie na poziomie współczesnych technologii, runięcie systemu jest katastrofą totalną. Proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądała Warszawa czy Nowy Jork w 3 dni po wyłączeniu prądu. Tak, snułem takie wizje, tak. Smród. Tak. Drugiego, trzeciego dnia Biedronka już obrabowana i ruszamy w teren, kto ma działkę jakąś, kto ziemniaczki, kto marchewkę i wtedy strzelnica, tak? Kto chodził na strzelnicę i ma w domu dubeltówkę, obroni swoją marchewkę. Ale nawet jeśli ma dubeltówkę, to na 12 piętrze nie ma wody w kiblu. Tak, no nieprzypadkowo Amerykanie robią taki serial Noc żywych trupów, prawda? Bo to jest ich wizja niedalekiej przyszłości. Tak. Tego, co się stanie po awarii totalnej zapaści systemu, kiedy nam wyłączą tę komórkę, wyłączą nam pocztę. Amerykanie nam niczego nie wyłączą. My sobie sami to wyłączymy. Ja mówię, wyłączą, wie pan, w trybie PRL-owskim oni, prawda? Wielki brat. I właśnie problem polega na tym, że oni to jesteśmy w tej chwili my. Proszę mówić za siebie. Dobra, no to mówię, dobra. Jeśli chcą państwo zachować dobre samopoczucie, to ja państwu to mogę załatwić bez żadnego problemu gratis. Ale jeśli mam rozmawiać z państwem szczerze, to ja muszę coś takiego powiedzieć, biorąc i podam przykład, czy no rzeczywiście tu jest grono wprawdzie liczne i szacowne, ale nie jest to tłum. Proszę państwa, nie idziemy na ilość, idziemy na jakość. Państwo mają na pewno wśród swoich znajomych takich ludzi, których nawet pewnie lubicie, szanujecie, rozmawiacie z nimi i tak dalej. I to są tacy rodzice, którzy potrafią pójść do szkoły i zrobić awanturę nauczycielowi, że nakrzyczał na ich dziecko. Może nie. Pan ma jakieś takie traumatyczne przeżycie za sobą? Proszę pana, to nie jest temat do żartu. Ja opowiadam w tej chwili plagę, jaka się dzieje w szkołach i to... plagę. Proszę pana, przepraszam. Nie w tych szkołach, które my założymy. Nie. To pan sobie może je zakładać, ale 90% społeczeństwa chodzi i będzie chodzić do tych szkół, które są pod zarządem pani minister Zalewskiej. Ale problem nie polega na tym, że dzieci wyciekają z systemu. Właśnie tu pan robi błąd. Nie, to jest problem pani minister. Ale pan to niepotrzebnie właśnie na to zwraca uwagę. Ponieważ, cóż tym złego? Ponieważ nie jest problemem to, że dzieci wyciekają z systemu. Nie, tylko... to nie jest problemem. Problemem jest pani minister. Nie. Problemem jest system wychowania, który jest w tym systemie. No kiwam głową, tak. Ale proszę pana, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś taki właśnie system mieli jezuici i byliśmy z tego zadowoleni. Ale to był system. Są pewne istotne różnice. No, ale programowe czy konstrukcyjne? Konstrukcyjne. To znaczy dzisiaj mamy do czynienia z upaństwowieniem dzieci właśnie w tradycji protestanckiej. Proszę pana,
Niech się pan nie gniewa, jadąc pociągiem czytałem, to akurat wziąłem, bo mi tak pomyślałem sobie, o dobra okazja, o świętym Anselmie chyba. O, proszę, no, to pożyteczne. To niech pan przeczyta, jakie się kujawiaki odbywały w początkach arianizmu. W kościele. Święty Mikołaj to wszystko naprawił. Załadował Ariusza w papę na soborze i naprostował kościół z jego hierarchią na czele. Ale co się w tym czasie działo, to się działo. Oddajmy głos naszej publiczności. Chwila wytchnienia. Proszę o pytania. To nie jest teatr, w którym by dzwonili na antrakt. Kto ma do dyspozycji mikrofon? Szanowni drodzy, kochani, oddajemy panu mikrofon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nazywam się Artur Kozos. Powiem tak. Do 2009 roku wierzyłem w tak zwane gusło demokratyczne, w demokrację, że to może działać z opcją pro publico bono, tak? Czyli dobra wspólnego i że to jest naszą główną troską. Jednak moje doświadczenia wskazują na to, że jak to mówi pan redaktor Michalkiewicz, takie zwierzęcie nie istnieje w obecnej sytuacji. Powodem jest tego właśnie to, że wszyscy jesteśmy skażeni tym marksizmem i dość duża grupa naszej populacji działa na zasadzie wyścigu szczurów. Proszę o pytanie. Dyscyplinuję szanownego pytacza i proszę o pytanie do pana Krzysztofa Karonia. I w związku z tym ja tylko zapuentuję chwilowo, że tak, że jesteśmy w pewnej sytuacji bez wyjścia, bo ci, którzy chcą iść po trupach, nieuczciwi, wybijają się. Oni walczą za wszelką cenę i są windowani w górę i oni są zawsze u steru. I w tej sytuacji jesteśmy przegrani, bo nie mamy żadnej sfery. Edukacja jest marksistowska, wszystko. Proszę o pytanie. Pytanie jest takie, jakie widzą państwo możliwości wyjścia z tej sytuacji? Bo ja widzę taką tam sugestię, moim zdaniem tylko dzięki opatrzności Bożej możemy wyjść z tej sytuacji. Natomiast... Kiwam energicznie głową, a pan Krzysztof? To jest punkt 16, ostatni. Dobra. Potrzebny jest system, zaznaczam, system i on musi być stworzony i on musi sprawnie działać, co nie znaczy, że musi być centralnie sterowany. Potrzebny jest system podstawowej wiedzy społecznej, który umożliwi społeczeństwu najpierw postawienie prawidłowej diagnozy po to, żeby przygotować odpowiednią terapię. A ten system musi zawierać program dla rodziców najpierw program dla rodziców i nauczycieli, który byłby w stanie powstrzymać, możliwie jak najszybciej, powstrzymać poddawanie najmniejszych dzieci demoralizującemu wpływowi tak zwanego wychowania krytycznego. Ponieważ jeśli w pierwszych latach życia te dzieci zostaną zdeformowane psychicznie, to potem będziemy sobie mogli tylko i wyłącznie debatować, ale ci ludzie będą już nie do odzyskania. To jest punkt pierwszy. Ale potrzebny jest również program reedukacji zdemoralizowanych grup społecznych. Przede wszystkim reedukacji zawodowej. Każdy, kto chociaż trochę zna statystyki, wie, że od kilkudziesięciu lat w Polsce, ale nie tylko w Polsce, u nas na szczęście jest to bardzo źle, ale nie tak tragicznie jak na Zachodzie. System szkolnictwa produkuje ludzi,
którzy są szkoleni do wykonywania zawodów albo całkowicie nieprzydatnych, albo wręcz szkodliwych. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych nauk humanistycznych. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to ludzie, którzy wychodzą po szkołach zawodowych i nie przeszli porządnych warsztatów, oni po prostu się nie nadają do produkcji. Ale jaki z tego jest skutek? Skutek tego jest taki, co roku na rynek wchodzi 500 000 nowych ludzi. 300 tysięcy ludzi zdaje maturę w ciągu roku, mniej więcej. Dojdą do tego tam zawodówki, różne inne rzeczy. Co roku od... Przy czym zaznaczam, że w 2005 roku na rynek, chyba w 2005, mogę się trochę mylić, na rynek pracy... Brytyjski rynek. Nie, na nasz rynek pracy wszedł pierwszy rocznik osób, które od małego, tak zwanego, były wychowywane przez audycję Rób ta, co chce ta owsiaka, która ruszyła w 1991 roku. To są ludzie, którzy... Zaznaczam, ja nie generalizuję, bo oczywiście... Konstruktywny program i konkretna odpowiedź na pytanie. Chronić dzieci przed wpływem takich deprawatorów i dezinformatorów, jak wyżej wymieniono. To jest jedna, ale to jest rzecz znacznie ważniejsza, ta, o której mówię. Otóż, dlaczego wspomniałem o tym? Ponieważ od mniej więcej 2005 roku, co roku... Na rynek pracy wchodzi nowe 500 000 młodych ludzi, którzy nawet jeśli coś tam potrafią, to oni to na pewno nie są to kwalifikacje na tym poziomie, które by odpowiadały marzeniom premiera Morawieckiego o innowacyjności i tak dalej, i tak dalej. Nie. Oni się nadają do korpo, żeby... Pan premier powiedział, będą jedni kopać rowy, a drudzy zasypywać. No, tak. To są realia. Elektryczne samochody były później tak dla picu. Tak czy inaczej, to powoduje... W Polsce mamy 16 milionów pracujących? 16 milionów pracujących. Aż tyle? Formalnie. Formalnie, a, 16 milionów. Proszę pana, jakby pan policzył szarą strefę, to wie pan, nie wchodźmy w te szczegóły. No, chodzi o dziękujmy to, Bogu za szarą strefę. Teraz przechodzę do rachunku. Od 2005 roku do dzisiaj minęło ile? Ponad 10 lat. To znaczy, że na tym rynku mamy przynajmniej 5-6 milionów ludzi, którzy ani nie chcą pracować, ani nie potrafią pracować, ale oni mają wysokie aspiracje. Wysokie oczekiwania. To nie, niepokojąco ma... przypomina mi diagnozę pana premiera podaną u sobej przyjaciół. Ale mnie to wyrzekanie ale na mnie aspiracje. To, ale mnie to mało obchodzi, proszę pana, dlatego że czym innym są aspiracje, a czym innym są pretensje. Pan myli pretensje z aspiracjami. Można mieć pretensje do tego, żeby być gwiazdą. A można być gwiazdą, jak sobie człowiek paluchy powyłamuje ćwicząc. To jest, wie pan, to są różne. W związku z tym bardzo bym prosił, żeby pan nie próbował jakby takimi złośliwościami odpowiadać tematu. Ja pana próbuję zachęcić, żeby pan wyostrzył swój argument i odróżnił się od pana argument, premiera Morawieckiego. Argument jest, nie interesuje mnie w tej chwili odróżnianie od premiera Morawieckiego, interesuje mnie temat, o którym mówię, i problem. A problem jest taki, że w tej chwili, nawet pomijając wcześniejsze roczniki, które są, powiedzmy szczerze, no, na tej sali nie ma osób z pokolenia starszego niż pokolenie hipisów. O, zgłaszają się. To mogę pogratulować, ale to okay. Są jedna, dwie osoby. Większość tego społeczeństwa to jest... O co mi chodzi? Chodzi o to, że zdecydowana większość ludzi, którzy w tej chwili w Polsce liczą na to, że będą żyć na tak zwanym godnym poziomie, nie jest w stanie pracować w taki sposób, żeby na to godne życie uczciwie zarobić. Nawet biorąc poprawkę na to, co ten system patologiczny z nimi robi. Bo nie jest prawdą, że ten patologiczny system jest za wszystko odpowiedzialny. To jest trochę bardziej skomplikowany układ. Człowiek ma wolną wolę. Tak. I problem polega na tym, że jeśli mamy w tej chwili nadprodukcję różnego typu
psychologów, socjologów, genderologów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie mamy lekarzy i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście my możemy przeprowadzać głębokie analizy albo próbować się jak ci, przepraszam, liberalni idioci, patrzeć jak ludzie z Polski wyfruwają, a my tutaj się będziemy z Ukrainy zasilać. No to jest kompletny dom wariatów. Otóż problem polega na tym, że ci ludzie, ta rosnąca w dalszym ciągu, bo system szkolnictwa się nie zmienił i się jeszcze długo nie zmieni, ta rosnąca co roku o 500 000 grupa ludzi będzie jeszcze pozostawała na rynku pracy przez następnych kilkadziesiąt lat. Przez następnych kilkadziesiąt lat oni będą na rynku pracy, będą chodzić do pracy, będą bić pianę i będą oczekiwać, że dostaną jakieś uczciwe pieniądze. I kończę. I tym dla tych ludzi, przynajmniej dla części tych ludzi, trzeba stworzyć system reedukacji. W pałkach została wykształcona na telemarketingowca albo kogoś tam, żeby ona miała szansę, jeśli oczywiście nasza pozostała działalność do niej dotrze i uzmysłowi przynajmniej części społeczeństwa sytuację. Ci ludzie mogli znaleźć takie miejsce, gdzie oni będą mogli zmienić zawód, przystosować się, nabyć umiejętności, które umożliwią im powrót do społeczeństwa. I jeśli, proszę pana, taki program, bo o stworzeniu systemu można mówić w momencie, kiedy się najpierw stworzy projekt tego systemu, bo tak to będziemy sobie tworzyć, wie pan, no. Kolejne towarzystwo wzajemnej adoracji. Do tego są potrzebni ludzie, którzy napiszą programy i tak dalej, i tak dalej. A potem, ponieważ wiadomo, że ten system musi działać poza oficjalnym systemem. Przecież nikt takiego systemu do szkoły nie wpuści. W związku z tym musi powstać społeczna struktura, która tę wiedzę, którą ja nazywam w tej chwili wiedzą społeczną, tę elementarną wiedzę, będzie promowała w taki sposób, żeby przy pełnej świadomości, że to, nazwijmy to, że to my mamy rację, żeby nie wprowadzała barier takich, które będą hamowały tych ludzi przed przyjęciem tej racjonalnej argumentacji. I jestem, zaznaczam, ja tutaj liczę i na to, bo ja nie liczę na to, że ludzie się zmienią, ci, do których ta informacja dotrze. Pan mówi o kościele katolickim, tylko pan chce, żeby to się inaczej nazywało. Nie, nie, proszę pana. Pytania internautów. Kościół katolicki, oddajmy religią. Oddajmy serię strzałów, tak. Seria pytań internautów do pana Krzysztofa. To znaczy, przyjęliśmy taką koncepcję, jedno pytanie z sali, jedno od internautów. Bardzo proszę, świetna koncepcja. Pytanie pana Piotra do pana Krzysztofa Karonia, ale myślę, że pan Grzegorz także może odpowiedzieć na to pytanie. Dużo było mówione na temat czytania tekstów wrogów ideowych. Jakie książki lub jakich autorów poleciłby pan młodym ludziom, aby zbudować w nich odpowiednią etykę pracy i rozwoju? Nie, to do pana pytanie. To do pana pytanie, proszę o krótką bibliografię, listę lektur zalecanych. Przepraszam, żeby odbudować etos pracy? Tak jest. Takie zapotrzebowanie. To nie, to odpowiadam. Padło hasło, etos pracy. Odpowiadam. Nie ma takich książek. W tej chwili jedyną książką, pierwszą, od której trzeba będzie zacząć, żeby zrozumieć, to jest, to będzie rozdział mojej książki, ale bardzo polecam obejrzenie mojej historii marksizmu. Tej w wersji pan, filmowej. To pan ludzi zachęca godzin do czytania, a poleca pan film w internecie. No, rozczarowany jestem. Trudno. No to musi pan lekturę jakąś polecić. Nie, właśnie o to chodzi. Ja od dłuższego czasu, skłamałbym, gdybym to robił to intensywnie, ponieważ ja jestem sam. Ja działam jako jeden palec.
ale ja od jakiegoś czasu próbuję rozmawiać z ludźmi, którzy mają i napisali program, a raczej podręcznik, po pierwsze dla rodziców, jak postępować z małym dzieckiem, czyli podręcznik wychowania. I tutaj są materiały, wie pan, wsteczne. Ale znowu zaznaczam, pozwólmy księżom i rodzicom rozwijać jakby część wiary, to jest jedna rzecz, natomiast pozwólmy również, żeby kwestie dotyczące pewnych nawyków kulturowych, na które katolicyzm nie ma patentu, bo katolicyzm nie ma patentu na etos pracy, natomiast ma patent, no oczywiście, ponieważ istnieje coś takiego jak protestancki etos pracy. Istnieje. Nie, ale wie pan, no istnieje coś takiego jak porządek w obozie koncentracyjnym, a nawet orkiestra symfoniczna w Oświęcimiu była na wysokim poziomie. Panie Grzegorzu, proszę się nie gniewać, ale właśnie takimi stwierdzeniami robi pan sobie dokładnie to. Zrażam sobie byłych SS-manów. No widzi pan, robi pan dokładnie sobie to, co robi sobie zupełnie opętańczymi formułowaniami, którego nazwiska nie będę wymieniał trojga liter. Po co? Po co głupoty opowiadać? Bo to jest, z tego co pan powiedział, nie wynika nic twórczego, tylko i wyłącznie inwektywa. Niech pan poleci lekturę jakoś. Nie ma lektury. Właśnie zła wiadomość. Nie, to jest zła wiadomość, ale właśnie dlatego ja w tych materiałach, które publikuję, ich początkowa część to są pojęcia, tak zwane pojęcia podstawowe. I w tych pojęciach podstawowych, zanim przejdzie się do historii kultury, zanim przejdzie się do historii marksizmu, to najpierw trzeba zrozumieć, co to w ogóle jest etos pracy, ponieważ większość ludzi nie wie, co to jest etos pracy, tak jak większość ludzi nie wie, co to jest kradzież. I głowę daję, że jakbym państwa przepytał tutaj na tej sali, to nikt z państwa nie poda prawidłowej, to znaczy katolickiej w istocie swojej definicji kradzieży. Kusi. To może by się zmierzyć. Żeby to sprawdzić, ale my taki materiał musimy napisać. Tutaj, bardzo proszę. Oddajmy głos naszemu słuchaczowi. Ja nie do końca mam pytanie. Jak na końcu wpadnie znak zapytania, to będzie szczęśliwy bieg. Bardzo proszę o ten znak zapytania. Chciałem tutaj powiedzieć o czymś, co uważam za bardzo istotne, mianowicie po raz drugi jestem świadkiem, jak dwóch, nazwijmy to, liderów na prawej stronie, jakby rzekoty, czy też traci czas na rzeczy, na które się w gruncie rzeczy zgadzają, z którymi są całkowicie zbieżni. Chodzi mi tutaj o hasło Menica, gdzie tutaj państwo sobie dyskutowali. Mianowicie odniosłem wrażenie, że jakby pan Krzysztof, to worek Menica interpretował w ten sposób, że my tutaj sobie jesteśmy, chcemy chodzić do kościoła, mieć szkołę bez ministra edukacji, chcemy sobie postrzelać, chcemy mieć te złote, złociutkie, brzęczące dukaty, że naszym celem jest ta wolność gospodarcza i chcemy mieć jak najwięcej pieniędzy. Chciałbym jakby zwrócić uwagę, że jakby ta mennica jest wypowiadana z ust pana Grzegorza, który jest twardym katolikiem, jakby nie ma potrzeby go oskarżać o to, że to jest jakby ten dziki kapitalizm, tylko on jest jak najbardziej oparty o chrześcijańską, katolicką etykę. To chciałbym od razu wyjaśnić, bo bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, bo ja wiem, ja bardzo często jestem w ten sposób odczytywany. Otóż, broń Boże, nie to mam na myśli. Ja zakładam, ponieważ obejrzałem sporo wystąpień pana Grzegorza i w związku z tym ja wydaje mi się, że mam dość dobrą wiedzę na temat tego, jak wy sobie wyobrażacie te kwestie mennicy. I ja do tego, tych zastrzeżeń, o których pan mówi, ja nie zgłaszam. Ja tylko zgłaszam zastrzeżenie,
że to jest wyobrażenie pozbawione realnych podstaw. Ja powiem, jak ja interpretuję tą menicę i użyję pańskiej metafory, której pan wcześniej użył, że ta menica jest tym silnikiem w samochodzie. Powiedzmy, kościół jest sobie taką kierownicą, ale co z tego kościoła, jak on będzie biedny? Jak mamy strzelać na strzelnicy, skoro no, będziemy biedni? Ta menica jest tylko i wyłącznie środkiem do realizacji pozostałych trzech aspektów. Ale, można, wiadomo, się ale tego nie musi mi pan tłumaczyć, bo ja to rozumiem. Ja próbuję no panu wytłumaczyć. To gdzie jest ta dziura w całym? Ja próbuję panu wytłumaczyć, że ta wizja mennicy, przy czym zaznaczam, bo tu ciągle będzie dochodziło do tego zasadniczego nieporozumienia. Ja nie mówię w tej chwili o waszym środowisku. Okej, okej. Dlatego, że wasze środowisko, tak jak bym sobie życzył, żeby było inaczej, ale właśnie z tych powodów, o których mówiłem, w tej chwili nie ma możliwości odegrania istotnej roli w zmianie rzeczywistości. W związku z tym, nawet jeśli u was to może będzie tak funkcjonowało, to ten silnik nie będzie funkcjonował gdzie indziej, ponieważ istota tego silnika, o którym pan mówi, nie jest w mennicy. Ona jest w tym, gdzie jest napisane szkoła. Szkoła. No to właśnie jest napisane. To po to jest napisane. Ale pan w szkole chce ludzi uczyć moralności. Najpierw. A kto to opowiada? Kto to panu podpowiedział? Takie? To czego? Zapraszamy na zlot, panie Krzysztofie, pan się dowie. Zapraszamy na zlot pobudki. Jak jest. Bardzo proszę, na zlot pobudki zapraszamy, to pozna pan. Świeccy ludzie są od praktykowania, ale nie od nauczania moralności. Od nauczania moralności. Pytanie od telewizji. Kościół. Tak, Kościół katolicki jest od tego, żeby nas uczyć moralności. A my czego chcecie uczyć? Możemy praktykować. No, między innymi tego, o czym pan tutaj opowiada, arcyciekawe rzeczy. Tego chcemy uczyć. No to jak tak, to zaczynamy się zbliżać. Bo chodzi o to, żeby wasi ludzie w konfrontacji z przeciwnikiem mieli argumenty racjonalne, a nie argumenty religijne. Ja rozumiem, tylko jeszcze, wie pan, pan przedstawił tę figurę oblężonej twierdzy, prawda? Nie mam poczucia, żeby to był duch, który tutaj dominuje, duch oblężonej twierdzy. My raczej szykujemy tutaj taki nasz taran do rozwalenia, no przynajmniej jednego bastionu, tak, w najbliższym czasie. Bardzo chętnie wam pomogę. Tej twierdzy, no dobrze. Świetnie. Zapraszam. Z tym, że ja nie miałem na myśli, może się źle wyraziłem. My nie siedzimy w tej twierdzy, my jesteśmy na zewnątrz. To znaczy nie, ja nie twierdziłem, że wy tutaj się tak czujecie. Natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeśli by z tą argumentacją ktokolwiek z państwa próbował wejść w dyskusję ze swoimi znajomymi, którzy są, no powiedzmy, od tej drugiej ściany, to posługując się tą argumentacją, będziecie tego potencjalnego, bo ja zaznaczam, ja nie mówię o ideologach, o zarządcach tamtego, tylko mówię o tych ludziach, którzy są zagospodarowywani. Pytanie tych z internetu. Ludzi przeciągnąć pytanie jest najtrudniej. Z sieci. Pan Łukasz, co panowie sądzą o Morawieckim? Pytam, bo wydaje mi się, że panowie mają podzielone zdanie na ten temat. Myślę, że opuścimy tę kolejkę i poprosimy o następne pytanie, bo co, no rzeczywiście do rana nie możemy. Prawda? Nie, oczywiście to jest... Solidarność Walcząca jest... jako organizacja realizująca model operacji Trust, no to jest na co najmniej parę godzin. Mnie bardziej przeszkadza to, że ta formacja jest formacją lewicową. Z zastrzeżeniem, że oczywiście wolę lewicę patriotyczną niż lewicę internacjonalistyczną, mając do wyboru, tego zapomniałem powiedzieć, ponieważ Polska stoi w tej chwili, i tego dotyczyły punkty przedostatnie, przed jedynym problemem, zaznaczam, jedynym problemem, to jest likwidacja polskiej państwowości.
przez wcielenie do Unii Europejskiej. Nie ma w tej chwili innego pilniejszego problemu, bo jeśli państwo polskie zostanie zlikwidowane, to nie ma o czym po prostu rozmawiać. Możemy sobie skoczyć gdzieś i napić, ale będzie zaorane. A poza tym można odpuścić, więc w tym sensie oczywiście wolę lewicowego. Koledzy, wchodźcie panu Krzysztofowi w słowo z tymi pytaniami, ja was bardzo proszę. Zawsze można mnie po prostu kolejne wrócić. Pytanie. Jaki jest idealny ustrój społeczno-gospodarczy dla pana Karonia? Proszę o proste i krótkie uzasadnienie. No to pana załatwili. Nie. Bo właśnie wcale nie, bo jeden z punktów programu, który nie doczytałem. A proszę bardzo. Nie. Odpowiem oczywiście nieco pokrętnie, ale bardzo, bardzo jasno. Otóż taki ustrój, pierwsze założenie. Pytanie o idealny ustrój społeczny jest pytaniem człowieka, który jest, jest to pytanie dziecka. Czy tam było pytanie o ustrój gospodarczy? Gospodarczy. Społeczno chyba. Ustrój społeczno-gospodarczy. O, mamy to. Społeczno-gospodarczy. Oczywiście tych dwóch rzeczy nie można rozłączać. Nie da się nigdy rozłączać, ponieważ nie istnieje ekonomia bez ludzi i nie istnieją ludzie bez ekonomii. Pytanie jest postawione źle, ponieważ odpowiedź na to, jaki jest ustrój idealny, jest odpowiedzią z założenia fałszywą, ponieważ nie ma, nie będzie i nie należy się nastawiać na tworzenie ustroju idealnego. Na tezie. Będzie to marksizm, będzie to utopia. Tak jest. Trzeba... No, tym niemniej jest... pewna skala możliwości, prawda? Trzeba albo przyjąć, się zjadamy, albo nie. Trzeba przyjąć do wiadomości, ale do tego trzeba mieć elementarną wiedzę społeczną, że coś takiego jak konflikt w społeczeństwie jest nie tylko nieuchronny, ale wręcz konieczny i zbawienny. W związku z tym wszelkie zagadywania i próby kochania się na siłę są od razu skazane na fiasko. I w związku z tym nigdy idealny ustrój społeczny nie powstał. Natomiast była pewna próba, były dwie próby realizacji takiego ustroju. I ja w tej chwili zrobię tylko jedno zastrzeżenie, że oczywiście to nie jest ten ustrój, który ja mam na myśli, jeśli coś tam sobie roję. Ale mówię, że były dwa takie systemy, dwa przykłady realizowania takiego systemu, który ja nazywam katolicką gospodarką rynkową. Pierwszy przypadek to była eksplozja ekonomiczna amerykańska na początku XX wieku. Zaznaczam, i to wymaga dłuższego uzasadnienia, boom gospodarczy, który był dokonaniem katolickiej części amerykańskiego społeczeństwa, która do dzisiaj jest grupą drugiej kategorii, ponieważ katolicy w Stanach Zjednoczonych... Polacy, Włosi i Irlandczycy. Tak. Czyli zaimportowana siła robocza, która miała we krwi trzymanie się pewnych zasad. Ale ona stworzyła ten swoją robotą. Zaznaczam, nie, oczywiście nie tylko ona, ale... W 1908 roku amerykański episkopat wydał taki dokument, w którym stwierdził, że Stany Zjednoczone przestają być krajem przyjmującym misję. 1908 rok. I stają się krajem, mówię o episkopacie katolickim, bo tam nie wiem jak tam te inne. I staje się krajem, który może już prowadzić misję. Jest jakby uznali, że katolicyzm w Stanach Zjednoczonych jest tą siłą, która już formatuje życie społeczne. Niestety potrwało to zaledwie pół wieku. Tak naprawdę rozwalono to wielkim kryzysem i potem New Dealem, bo wtedy zaczęło się państwowe rozdawnictwo i wtedy się zaczął socjalizm. Ale jeszcze do przełomu lat 50. 60. Dominowała tendencja konwersji protestantów do katolicyzmu. Ale właśnie dlatego, że jeszcze wtedy pamiętano o tym, że katolicy
przedstawili atrakcyjną ofertę życia społecznego. Dobrze, to był jeden przykład. Eksplozja, mówi pan, gospodarcza amerykańska, przy czym zaznaczam, w niej miał udział również element protestancki. Dlatego, że, ale w jakim sensie? W tym sensie, że jeśli w pewnym momencie, a to było już wtedy, katolicy stali się w Stanach Zjednoczonych najliczniejszą, jednorodną grupą wyznaniową, bo oczywiście protestantów było więcej, ale byli rozpiżeni po tych tam tysiącu denominacji. No wcześniej, przypomnijmy, w większości prowincji amerykańskich, kolonii amerykańskich, katolicyzm był po prostu prawnie zakazany. Tak, 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 oczywiście. Po karą śmierci. Oczywiście, ale... Drugi przykład. Jedno zdanie muszę skończyć, bo ono jest ważne. Tylko, chodzi tylko o to, że wtedy, kiedy katolicy stali się taką właśnie siłą, zaznaczam, siłą drugiego rzędu, ale tą produkującą, to oni również promieniowali na resztę społeczeństwa. I chcę zwrócić uwagę, że to w fabryce Forda w 1919 roku robotnik mógł kupić produkowany przez siebie samochód za 3-miesięczne pensje, ale Ford był kim? Episkopalistą chyba. Proszę chyba. Czytać. No właśnie, bo to się nie można doliczyć, prawda? Nie, tu bez ironii. To jest ten nurt, zaznaczam, to, że historia miała swój przebieg, to nie od razu trzeba wszystkich trzymać od szczepieńcy. Są ludzie tacy, którzy po prostu są wychowani w jakiejś tradycji i można zakładać, że oni są w stanie przyjmować pozytywne wpływy i na to drugi przykład. Episkopaliści byli, oni się uważali wtedy, bo to dzisiaj to oczywiście nie ma o czym mówić. Mówię początek XX wieku. Oni się uważali jako jeden z równoprawnych nurtów katolicyzmu, czyli że była ortodoksja wschodnia. Drugi przykład udanego eksperymentu gospodarczego. Dobra. To były Niemcy po II wojnie światowej, przełom lat 50. i 60. Niemcy pod rządami CDU, w której jeszcze wtedy można powiedzieć, zaczynał się rozmywać dominujący element katolicki. Adenauer był, o ile pamiętam, katolikiem. Nie wiem, czy był katolikiem. Ale tu nie chodzi o nich. Tu chodzi o to, że oni próbowali zrealizować taki model społeczny, który teraz nazywa się ordoliberalizmem. Wycinając w ogóle z tego pojęcia źródło słów, który jest średniowieczny, ordo, porządek. Ale tam nie chodziło o porządek gospodarczy, tam chodziło o porządek moralny i chodziło o gospodarkę rozumianą jako realizacja interesów wspólnoty połączonej jakby wspólnoty wartości. I takim głównym, można powiedzieć, twórcą tej koncepcji był Eucken się nazywał. Taki filozof i ekonomista niemiecki, który należał do tak zwanej szkoły, było koło i szkoła frankfurckiej. Wszyscy wiedzą o tym, że była szkoła austriacka, ale kto wie o tym, że była szkoła freiburska? Większość ludzi nie wie, na uczelniach ekonomicznych się o tym nie mówi, natomiast on... Mamy zatem dwa przykłady. Amerykanie... Tak. W okolicach pierwszej i Niemcy po drugiej wojnie, to były pozytywne przykłady. W 60-tych latach... Pytanie z sali. Ostatnie słowo. Niemcy wtedy osiągnęli w ciągu kilkunastu lat ciężkiej charówy poziom życia porównywalny z poziomem życia Stanów Zjednoczonych. Nie zaniedbujmy też wspomnieć o planie Marshalla. Proponuję trzy pytania z sali, internetu i ostatnie z sali, bo mamy tutaj dwie osoby, które... To ja chciałbym krótkie pytanie zadać. Chciałbym krótką, zwięzłą odpowiedź od pana. Naprawdę. Krótka, zwięzła odpowiedź. Wąż gumowy. Po analizie szczegółowej marksizmu, którą pan na pewno dokonał, co jest rzeczą oczywistą. Mamy początek roku 2018. Jaka
Pana jest odpowiedź odtrutna na marksizm, socjalizm i wszystkie te dziwności. Dziękuję. Zgarnijmy jeszcze dwa pytania, dobrze? To moja propozycja, tutaj chwila namysłu. Zgarnijmy jeszcze dwa pytania. Dzień dobry, Tomasz Wójcikiewicz, jestem pracownikiem. Ale to trzeba będzie mi powtórzyć, bo ja nie zapamiętam. Okej. Moje pytanie w zasadzie dotyczy głównie postępowania z ludźmi zachowanymi obecnie w tym systemie. I tym właśnie, że w korporacjach głównie produkuje się takich niezbyt mądrych, rozgarniętych ludzi, którzy do niczego się nie nadają, a w korporacji mają możliwość awansu bardzo szybkiego. Moim zdaniem zdecydowanie lepszą metodą walki z tym jest marginalizowanie tych ludzi i ewentualnie wybieranie liderów, którzy będą większy wpływ na pewne procesy, będą w stanie doprowadzić do tego, że ludzie, którzy nie powinni nigdy mieć wpływ, mieć jakiegoś większego wpływu na nasze życie, czy społeczne, czy gospodarcze, nie będą, będą po prostu odcięci od pieniędzy, od wpływu. Czy to nie jest lepsza strategia niż próba edukacji ludzi, z którymi, do których żadne argumenty nie dotrą? Tak. I trzecie pytanie? To może na koniec, bo te dwa... Trzecie pytanie z sali. Czy ktoś jeszcze z sali zgłasza się? O, pan nie może mobilizować głosu. Nie może pan monopolizować głosu. Oddajmy głos komuś, kto jeszcze nie zadawał pytań. Chciałbym wrócić do etosu pracy, o którym wcześniej była mowa. Bo wspomniał pan o historii partii Centrum w podstawowych Niemczech. To była mała struktura i stąd pytanie, czy może w kontekście pobudki, ale nie tylko, tylko w ogóle pewnej organizacji czy inicjatyw oddolnych, czy może nie lepiej tak o tym myśleć, czyli skupić się na takiej pracy oddolnej, w cudzysłowie pewnie pracy u podstaw i jakby na tym się na ten moment skupić, bo pas powinna o strukturze, o czymś, co powinno być z zewnątrz. To jest troszkę abstrahowane od naszego doświadczenia. Może rzeczywiście te idee, które przyjeżdżają, chociażby pobudce, może nie są właśnie tymi workami, jak pan wspomniał na początku, pustymi, tylko tam jest konkretna rzecz. Wspomniał pan w jednym z swoich wykładów w internecie o doniosłości jednak encykliki Rerum Novarum. Więc może ta etyka katolicka, etyka pracy, może ona tak istnieje i jest twórcza, jest płodna. Ta partia, o której pan wspomniał, ona była emanacją, tak pan sam zauważył, tych wartości katolickich, więc może tutaj jest potencjał do tego, żeby oddolnie powoli działać. Jeżeli ma pan słowo o zaoraniu tego społeczeństwa, może nie warto oczekiwać zmiany od góry, że ona gdzieś tam nastąpi, jakiś demiurg ją zarządzi, tylko po prostu skupić się na takim oddolnym działaniu po prostu tu i teraz, bo potencjał w kościele, w tradycyjnym kościele okazuje się, że jest ogromny, jeżeli ktoś ma z nim kontakt, no to syci się, naprawdę obficie. Więc nie mówimy o kościele jakby już posoborowym, tylko jest z czego czerpać, jest z czego brać. Więc może nie zasadzać się na takim działaniu teraz po prostu na pełnej mocy, tylko powolutku od dołu wytoczyć to strukturę i też to świadectwo wpływać na tych, którzy są właśnie zaorani. Całkowicie się z panem zgadzam. Jednej tylko rzeczy nie rozumiem, skąd wrażenie, że ja proponuję jakieś działania odgórne albo że oczekuję. Wprost przeciwnie, właśnie dlatego tutaj jestem, ponieważ widzę środowisko, które może prowadzić pewną, nazwijmy to, akcję społeczną, tyle tylko, że to mnie by zależało na tym, żeby to środowisko miało szerszy oddźwięk społeczny. Natomiast jeśli chodzi o to określenie, że partia Centrum była partią małą, owszem, ona była partią małą, natomiast proszę pana, to, że ona odniosła taki sukces, to było wynikiem tego, że mniej więcej od 1946 roku w Niemczech działał tak zwany katolicki ruch społeczny. Proszę pana, to były setki, jeśli nie tysiące czytelni, domów kultury, takich prywatnych, środowiskowych, kasy zapomogowo-pożyczkowe, no właśnie, ale przede wszystkim czytelnie. Czy gdzie można podejrzewam, właśnie... Podejrzewam, że nie byłoby tych czytelni bez kas. Jakie były... Oczywiście, że to jest wszystko ze sobą związane. Także chodzi o to, że jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że ta partia Centrum, ona była polityczną reprezentacją środowiska,
które na dole było bardzo dobrze zorganizowane i które przygotowywało, bo to jest właśnie ta różnica, w odróżnieniu od protestantów, którzy chcieli wychować uczciwego robola, katolicy założyli sobie, że oni będą dźwigać ogólny poziom kulturowy tych ludzi, bo to jest najważniejsze, że to byli ludzie, którzy nie byli, jak słyszę dzisiaj te mity o Polsce jakiejś szlacheckiej, wolności szlacheckiej, te bzdury kompletne, gdzie 98% społeczeństwa europejskiego to są potomkowie chłopów pańszczyźnianych, nawet w Anglii. I ci ludzie, ta grupa społeczna, swoją historię rozpoczęła tak naprawdę w XIX wieku, kiedy ze zwierzęconych maszyn roboczych otrzymała nagle wolność, bo oni sobie przecież sami wolności nie wywalczyli. Oni dostali wolność, zostali wyrzuceni, że tak powiem, nazwijmy to już zdegenerowanego, ale systemu takich postfeudalnych zależności, bo przecież feudalizm polegał na wzajemnych zobowiązaniach. A potem to się wszystko zdegenerowało i doszło do kapitalizmu, ponieważ rewolucja właśnie... Rewolucja protestancka anulowała te zobowiązania. Tak. Wcześniejsze pytania. Pytanie o odtrutkę i pytanie o to, czy korpolutków warto ewangelizować, czy nie lepiej otoczyć ich szklanym ogrodzeniem i powoli odłączać im prąd. To znaczy, po pierwsze uważam, że jeżeli uważacie się, mówię w liczbie, znaczy wy, ale jeżeli uważamy się za w taki czy inny sposób związani, jeżeli uważamy się za katolików, albo przynajmniej za ludzi należących do jakiejś tradycji, do jakiegoś idiomu katolickiego, to myślenie o jakimś budowaniu jakichś ogrodzeń i wyłączaniu jest po prostu brzydko. Trzeba ewangelizować. W korporacjach się też trzeba ewangelizować. Nie chcemy pana przyprawiać o takie mdłości. Nie, ale ja specjalnie tak ewangelizuj. Mówię. Ja specjalnie tak mówię, bo wie pan, no my tu robimy pewien show, więc trzeba tak jest. Oddziaływać. Tak? Oglądalność wzrosła. Na zapowiedź, że będzie zwracał pan Krzysztof Karoń, oglądalność wzrosła. Natomiast argument jest przede wszystkim racjonalny, ponieważ katolicyzm jest racjonalny. Jako brawo, jedyny. Brawa, jeszcze raz brawa dla pana Krzysztofa Karona. Katolicyzm, dużymi literami na ekranie, katolicyzm jest racjonalny oczywiście. Jako jedyny. Jako jedyny, tak. Oczywiście. Ale w związku z tym, jeśli ktoś sobie wyobraża, że można otoczyć kilka milionów dorosłych pasożytów, którzy mają kredyty i boją się głodowej śmierci, bo nic nie potrafią i można im tam cokolwiek sobie wyłączać, to jest po prostu idiotą. Ponieważ oni mają, oprócz tego, że mają nie tyle ambicje, ile pretensje do życia na poziomie wysokim, to oni na dodatek jeszcze mają szmal, ciocie, wujków i tak dalej, a jak trzeba, to jeszcze mają kolejne z UB. W związku z tym, po pierwsze do tych ludzi trzeba dotrzeć z taką informacją, że na podstawie której oni mogą zrozumieć, że system się kończy i niech sobie szukają uczciwej roboty. Chodzi o to, żeby oni zrozumieli, w jakiej są sytuacji, ponieważ niech mi pan wierzy, o ile ich operatorzy mają całkowitą jasność, tak. To zdecydowana większość tych licencjonowanych półgłupków naprawdę nie rozumie, wyboru. W jakiej nie jest rozpaczliwej wyboru, sytuacji. I to nie jest ich w sensie to nie jest ich wina. Oni często pochodzą z rodzin, mają głupich rodziców. Ci głupi rodzice, przecież w tej chwili problemem nie jest szkoła. W tej chwili problemem są głupi rodzice, którzy są głupsi od własnych dzieci i ogłupiają własne dzieci. I to również w szkołach katolickich. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Głupota jest... Dobra, nie rozwijajmy tego tematu, bo wchodzę. Bo zabrniemy za daleko. To bardzo pięknie
piękna analogia się buduje, bo to pani doktor Pułtawska tak publicznie mówi, jeśli chcemy, żeby były grzeczne dzieci, to muszą najpierw być grzeczni rodzice. Prawda? Więc wróćmy do staropolskiego znaczenia słowa grzeczny i będziemy mieli tę myśl, którą pan wyraził. Pytania nadchodzą teraz. Było jeszcze jedno. Było jeszcze jedno. Nie, to były... Od Trutka. Od Trutka, tak, tak. Tak, moim zdaniem, ponieważ marksizm odwołuje się do najniższych instynktów i proponuje najłatwiejsze rozwiązanie, jest zupełnie oczywiste, że on musi być popularny. W związku z tym jedynym rozwiązaniem jest nastawienie się od razu na to, że to musi być proces, nie jakaś akcja czy event. I w ramach tego procesu potrzebne są dwa etapy. Pierwszy etap to jest przedstawienie tym ludziom, którzy są nieświadomi tego, w jakiej rzeczywistości żyją, przedstawienie obrazu, rzetelnego obrazu tej rzeczywistości. To jest pierwsze, żeby oni zrozumieli mechanizm, w jakim, zostali wmanewrowani w swoją sytuację. Drugi to jest przedstawienie w kategoriach czysto technicznych, podkreślam, czysto technicznych, jedynego możliwego rozwiązania, które nie polega na tym, że, no, że rozwiązaniem jest to, że komuś ukradnę. Bo marksiści proponują to, że można ukraść. Stąd Alfińczyka okraść. No, dla białego człowieka, biały człowiek nie ma w tej chwili świadomości, że żyje kosztem eksploatowanego w komunistycznym państwie Chińczyka. Ale to jest oddzielna kwestia. I dopiero jeśli to jakby ta racjonalna droga wyjścia z sytuacji, a to jest związane w 70% z systemem wychowania, a reszta to jest rzecz, i na to możemy mieć wpływ. Natomiast reszta to jest kwestia polityki i ustroju, na który możemy mieć wpływ, ale moim zdaniem w trochę dłuższej perspektywie. Bo do tego po prostu jest potrzebna akcja polityczna. I ja tutaj się na tych klockach nie znam. Ale jest najważniejsza rzecz, taka moim zdaniem zupełnie perspektywiczna. Otóż z logiki tego, co wcześniej powiedziałem, wynika, i jeśli ktoś, przepraszam, nieładnie tak powiedział, ale jeżeli ktoś przeczyta to, co, te moje publikacje, to z tego wynika taki wniosek, że jeśli ja idę do kogoś, przedstawiam mu racjonalne rozwiązanie i to racjonalne rozwiązanie, które jest dla niego opłacalne, składa się z kilku elementów i zadaję pytanie, chcesz tego czy nie? On mówi, w porządku, to ja mówię, to w takim razie teraz sobie weź te poszczególne elementy. I z takiego rozumowania wyjdzie, że jednym z tych elementów, bez którego się obejść nie można, jest katolicyzm. Oklask. Ale dopiero w tym punkcie, bo oni zanim, i wtedy wybieraj sobie sam. Albo wybierzesz, albo nie wybierzesz. Czy stać nas jeszcze na przyjęcie jednej serii pytań zadanych w sieci? Nie serii, ostatnie pytanie, które obiecaliśmy tutaj zaprezentować z internetu. Pytanie z internetu. Czy powinniśmy opuścić struktury Unii Europejskiej? No, no właśnie, wracamy na ziemię. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. I to jest tak proste, że aż się dziwię, że są takie problemy. Unia Europejska została powołana po to, przy czym zaznaczam, ona powstała w 2007 roku. Myśmy nie wstępowali do Unii Europejskiej. Tutaj należy robić to zasadnicze rozróżnienie. Myśmy wstępowali do wspólnoty europejskiej, do organizacji międzynarodowej, która została potem przekształcona w organizację ponadpaństwową. Super państwo. Ale ten projekt nie został domknięty. Bo ta jego Unia, trumny nie zostało domknięte. Tak, ta Unia, która jest,
nie jest Unią kompletną. Projekt Unii Kompletnej został napisany w 1941 roku przez Spinelliego i przez wiele lat był traktowany jako taki, no nie wiadomo co, dowcip, niedowcip, takie coś. Ale w marcu zeszłego roku, i w związku z tym można było pleść jakieś bzdury o jakichś tam Szumanach, alergii i tak dalej, no zupełnie amoki kompletne. Ale w marcu ubiegłego roku Komisja Europejska wydała dokument, który się nazywa Biała Księga w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. I tam, jako jedyny dokument programowy Unii na przyszłość, zaznaczam na przyszłość, bo to jest Biała Księga w sprawie przyszłości, jest wymieniony z tytułu Manifest z Ventotene i z autora Altiero Spinelli, tam z Rosji chyba. Nie prawa tak. autorskie zostały tak. uszanowane. To oznacza, że cele tej Unii, która jest w tej chwili realizowana, domykana, są zapisane w manifestie z Ventotene i między innymi dlatego Martin Schulz wyznaczył likwidację całego tego bardaku do 2025 roku. Dlatego ja mówię, mamy 8 lat, w najlepszym razie, 8 lat, żeby jeszcze coś spróbować robić. A do czego to się sprowadza? Co możemy zrobić? Możemy przygotować społeczeństwo, bo my w ciągu 8 lat nie jesteśmy w stanie przeprowadzić istotnych zmian, ale możemy przygotować społeczeństwo na to, żeby ono wytrzymało tę akcję, która się rozpocznie w momencie domykania Unii, ponieważ w manifestie z Ventotene jest napisane, nie będę wdawał się wszystkie inne, podam pierwszy punkt. Pierwszym warunkiem, bez którego wszelka mowa o postępie będzie tylko złudzeniem, jest ostateczna likwidacja granic dzielących Europę na suwerenne państwa narodowe. To jest dosłownie napisane w programie, który w tej chwili jest oficjalnym programem Unii. Ale żeby nie rozwijać tego, bo to długo można na ten temat. To oznacza, że cele Unii są bezdyskusyjne, bez względu na to, co tam oni sobie opowiadają dla naszego dobrego samopoczucia, raz ostrzej, raz słabiej, raz Juncker kogoś poklepał po tyłku, a raz po policzku, a raz trzasnął go w głowę, jak tam jako... Ja się dziwię, że oni nie strzelili od razu w zęby za takie traktowanie. No, bliżej mikrofon. Jak ojciec chrzestny. Jak ojciec tak. chrzestny. Więc akcent stawia pan na to, że to nie błędy i wypaczenia, tylko metoda. Ale oczywiście to jest całkowicie świadome i ponieważ no, dzisiaj nie starczyło czasu, to jest konieczne, ponieważ Europa jest całkowitym ekonomicznym bankrutem. Całkowitym. I w momencie, kiedy Chiny przestaną produkować za pół ceny, a to jest nieuchronne, Europa nie będzie w stanie odtworzyć swojego tego potencjału gospodarczego, który uzasadnia jej konsumpcję. W związku z tym tu będzie po prostu krach ekonomiczny i ludzie zaczną, no może nie zaczną zdychać z głodu, ale będą musieli po prostu zejść do poziomu talerz brukwi. Tak. I po to, ale w takiej sytuacji grozi bunt. I po to, żeby móc sobie poradzić z tym buntem, to drugim punktem manifestu z Ventotene jest likwidacja narodowych armii i zastąpienie ich jedną armią europejską. I rekrutów do tej armii już mamy. Rekrutów, no i teraz zagadka, którzy nienawidzą katolików, zagadka, jaka się wyłania z pańskiej wypowiedzi w ciągu ostatnich paru minut. I pan dalej zaleca, żebyśmy się trzymali całkowicie, tej trumny. Całkowicie, dlatego że, proszę zrozumieć, żeby wykonać, chociaż są już w tej chwili próby, żeby zmienić te przepisy, tak po drodze, ale żeby dokonać zasadniczego przeistoczenia Unii Europejskiej obecnej, w tą zamkniętą, całkowicie zintegrowaną, komunistyczną Unię, potrzebna jest przynajmniej jak na razie jednomyślność. W związku z tym, póki Polska jest w Unii,
to z prawnego punktu widzenia, jeśli społeczeństwo polskie jest w stanie wytrzymać to pranie mózgu, to weto polskie jest w stanie w tej chwili hamować domknięcie Unii. Na nieszczęście wcześniej, bo oni są cwani, Anglicy na wszelki wypadek już się wymiksowali. Ponieważ ja nie wnikam, nie chcę tego rozwijać, ale już tam nie ma oporu angielskiego. W związku z tym, i teraz zaznaczam, w tej sytuacji, kiedy Polska ma, bo obiektywnie teraz są lepsze wskaźniki, ale Polska jest ekonomicznie, nie istnieje w gruncie rzeczy. Nas czeka dopiero odbudowywanie potencjału. Dopiero nas to czeka. W związku z tym my w tej chwili, gdybyśmy z jakichkolwiek względów zostali wypchnięci poza Unię, to pierwszym zasadniczym skutkiem jest to, że wszystkie pozostałe państwa natychmiast podpisują cyrograf i mamy z jednej strony Związek Radziecki Sowiecki, a z drugiej strony mamy Związek Radziecki Liberalny Zachodni. I obydwa te bloki nas nienawidzą, ponieważ jest tutaj ten katolicki wrzut, który musi być wycięty. Czyli co? Uważa pan, że towarzystwo nam nieżyczliwe nie rzuci nam się do gardła, dopóki siedzimy u nich w saloniku i jak gdyby nigdy nic, rozmawiamy o pogodzie? No, oni będą próbowali wszystkimi metodami, będą próbowali robić te wszystkie jazdy, które są. I tutaj najważniejszą rzeczą jest to, żeby społeczeństwo potrafiło przeprowadzić taki rachunek. Bo to jest bardzo trudny rachunek, że czy nam się to podoba, czy nie, a mnie się akurat nie podoba, że rządzą nami w tej chwili socjaliści, bo rządzą, ale nami w tej chwili rządzi lewica patriotyczna, która chce mieć swój własny kołchozik. Tak to nazwę w uproszczeniu, bo to nie jest do końca prawda. Jest a to się jeszcze okaże. Ale, no, a powiedzmy. To się jeszcze okaże, kto nami rządzi. Dobrze, proszę pana, mówię na razie w następnym odcinku. O tym z punktu widzenia Unii, to czy i w jakim stopniu można i należy mimo wszystkich kosztów przeprowadzić taki bilet, popierać tę siłę, która jest w stanie powstrzymać likwidację polskiego państwa, ponieważ po likwidacji w tej chwili państwa polskiego my nie mamy takiego materiału ludzkiego, obiektywnie rzecz biorąc, który byłby w stanie, chociaż oczywiście może zwracam przesadzam. Uwagę, że pan tutaj taką hipotezę odważną postawił, że u władzy, powiedział pan, są ludzie, którzy chcą zrobić wszystko, żeby zapobiec likwidacji polskiego państwa. Nie. To zadanie. To może ja się źle wyraziłem. Oni, polska lewica, czyli tak jak ja to odczytuję, czym zaznaczam, jak głosuję, głosowałem do tej pory i w tej chwili będę w dalszym ciągu głosował na PiS, z pełną świadomością ryzyka, dlatego że jest to moim zdaniem jedyna siła polityczna, nie fikcyjne towarzystwo wzajemnej adoracji w kawiarni. Jedyna siła, która ma 50 czy 100 tysięcy ludzi. No to pan nieźle nam strollował program. Tak. Nie. Spokojnie. Proszę pana, oni mają taką liczbę kadr, których jakości nie ma co przeceniać. Ale zakładam, że nie są to tacy złodzieje, jak ci ludzie, którzy do tej pory tworzyli rządzącą partię przestępcą. Tak, niewątpliwie. Więc my mamy. Ekspropriacja na cele indywidualne teraz nie kwitnie tak, jak kwitła w poprzednim rozdaniu. Natomiast, proszę pana, wielką mądrością Kościoła katolickiego było to, że on potrafił podejmować czasami decyzje, które nie były do końca zgodne z jego taką, wie pan, tą świetliście ujętą doktryną, ale dzięki temu spełnił swoją wielką historyczną rolę. I w tej chwili pytanie jest bardzo proste. Albo to państwo istnieje, albo to państwo nie istnieje. I jeśli mi ktoś powie, że jest trzecia wersja, to ja chętnie porozmawiam. Natomiast
w tej chwili to, co my możemy zrobić i na co mamy moim zdaniem 8 lat, to jest spróbować stworzyć taką sytuację, atmosferę. Ja celowo nie mówię o sile politycznej, bo nie, to jest moim zadaniem. Są ludzie, którzy mają temperament polityczny, potrafią organizować grupy i na dodatek uważam, że w Polsce jest znaczna grupa ludzi, tyle tylko, że ta grupa jest kompletnie skłócona. Bo paru idiotów, którzy już zostali prezesikami, między sobą się żrą o to, który ich fumfel będzie tam jakimś podawaczem teczek, albo kto dostanie 500 zł. No podejrzewam, że to są na tym poziomie rozgrywki, jak się patrzy. Więc mamy 8 lat, żeby stworzyć alternatywę. Szanowni Państwo. Dla tego rządu, który nam nie bardzo odpowiada. Szanowni Państwo, nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękuję za cierpliwy udział, żywiołowe reakcje, interesujące pytania, ale przede wszystkim dziękuję panu Krzysztofowi Karoniowi. A ja bardzo dziękuję za uwagę i bardzo przepraszam za sposób, że tak powiem, przedstawiania pewnych problemów, ale ja uważam, że z kim jak z kim, ale z wami trzeba rozmawiać szczerze, ponieważ wy jesteście w stanie wytrzymać taką rozmowę, a większość ludzi nie jest w stanie, bardzo, większość środowisk nie jest w stanie wytrzymać takiej rozmowy. Bardzo dziękujemy dzięki temu panu. Największemu optymiście, którego miałem zaszczyt spotkać w ostatnim czasie, optymiście, który uważa, że mamy aż 8 lat, proszę Państwa. To jest bezgraniczny optymizm, chyba nie zbliżam się nawet do tych granic, ale tym bardziej w związku z tym, proszę Państwa, jakiekolwiek realne będą granice czasoprzestrzenne naszego funkcjonowania, realizujmy w tej czasoprzestrzeni program Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica koniecznie. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie za ewangelizację na naszym gruncie. Ja jeszcze chciałem bardzo uprzejmie podziękować za gościnę gospodarzowi tego miejsca, Muzeum Monet i Medali imienia. Jesteśmy w murach i pod dachem Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II, muzeum dawniej znane jako Muzeum Monet i Medali, ale to jest coś więcej niż Muzeum Monet i Medali. Bardzo dziękujemy naszemu gospodarzowi tego wieczora. Dziękuję Państwu, którzy nas słuchaliście, oglądaliście dziś wieczór, a może będziecie odtwarzali ten program w bliżej nieokreślonej przyszłości. Oby ona była dłuższa niż tych 8 lat. Z Panem Bogiem. Proszę o rozsyłanie tego programu po wszystkich znajomych i nieznajomych. Dziękuję.